Radio plus nocne światła. Nocne światła! 4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemieński witam państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie nocnych światła jak zawsze, przez najbliższe 2 godziny do pierwszej. Będziemy razem. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. Cztery razy w tygodniu spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Można nas słuchać rzecz jasna w całym kraju, ale także przez internet, tam gdzie tylko dostęp do sieci, a więc praktycznie na całym świecie. Wystarczy wejść na stronę radioplus.pl i kliknąć przycisk Włącz Radio, a u góry jest zakładka Programy przez którą zapraszam do zwiedzania archiwum Nocnych Światło. Tam ponad tysiąc audycji z ostatnich siedmiu sezonów. Przy okazji też przypominam o Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Tam czekamy na Państwa myśli, wątki, pytania pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj w cyklu echa historii rozmawiać będziemy o wojennych losach polskich księży. A gościem Państwa i moim przez najbliższe dwie godziny będzie profesor Patryk Pleskot z IPN-u, historyk, politolog, publicysta, pisarz i autor właśnie nowo wydanej książki Księża z Katynia. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, wieczór Panu. Od razu zapytam o wybór postaci, bo tutaj pojawia się kilka postaci w tej książce, które są z imienia, nazwiska przedstawione. No, to była dosyć liczna grupa, jednak duchowieństwo, które oddało swoje życie i przechodziło ciężką gehennę na ziemiach Wschodu i nie tylko Wschodu. Ale tu jest nazwisk kilka. Dlaczego akurat te? Tutaj mamy, powiedziałbym, taką mieszaninę czynników pragmatycznych i obiektywnych. No, pra pragmatyka polegała na tym, że. Zdecydowałem się na osoby, w sumie to będzie nawet kilkanaście osób, do, co w stosunku do których zachowały się e, no, w miarę stosunkowo liczne źródła. Prawda? No, oczywiście tych źródeł i tak jest mało, może o tym jeszcze będziemy mówić, no, bo trudno, żeby tutaj nagle nagle sprawozdania z obozów zagłady, e, obozów, jak, jak można określić obozy jenieckie, w których ginęli polscy oficerowie, w tym księża, się zachowały, tak? więc to są zawsze strzępki tylko tych informacji, jakieś e, no, pojedyncze puzzle, które nie zawsze składają się na pełny obraz, no ale starają się wybrać te postaci z jednej strony, których, w, których, w stosunku do których te puzzle są w miarę e, liczne, przynajmniej w zestawieniu z ogółem, no a po drugie... E... Ta pragmatyka no, polegała też na tym, że trudno opisać kilkadziesiąt postaci. Zwłaszcza, że tak naprawdę z imienia i z nazwiska zidentyfikowaliśmy do tej pory 31 nazwisk, 31 osób. Było ich na pewno więcej, natomiast no, w stosunku do tej grupy możemy powiedzieć coś konkretnego i nadal jest ona liczna. Tak więc no, postanowiłem wybrać te osoby, czy jakoś tą grupę troszeczkę zminimalizować, jeszcze czy jakoś dopasować do rozmiarów w miarę koherentnej książki. No i Oprócz tej pra pragmatyki, no, chciałem zaprezentować możliwie szeroką mozaikę postaci, czyli osoby od młodych kleryków, właściwie jeszcze zakonników, nawet nie księży, po no, poważnych kapelanów wojskowych, zawodowych, parających się tą profesją od dziesięcioleci, czyli taka też no, klucz biograficzny może, można by powiedzieć, zróżnicowanie biograficzne, ale też zróżnicowanie geograficzne, jeśli tak to mogę ująć, to znaczy chciałbym pokazać osoby, które przeszły przez te największe obozy, prawda, jenieckie, Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków, i które ginęły w tych najważniejszych miejscach zagłady, takich jak przede wszystkim Katyn, prawda, no, to... Stąd całe określenie nazwa Katyńska, ale też, e, e, prawda, Twer, czyli ówcześniej zwany Kalinin, czy e, Charków. Czyli... No ten, ta mieszanina różnych czynników spowodowała, że ostatecznie te kilkanaście osób, nie tylko księży katolickich od razu powiedzmy, została tutaj wyselekcjonowana do tej publikacji. A jak liczną grupą było duchowieństwo wśród ofiar szeroko pojętego katynia? No bo katyn to jest, mhm. można powiedzieć, takie słowo umowne, no bo jak sam pan wspomniał, mhm. to jest tutaj są i różne inne miejsca: Starobiel, Scharków, mhm. Patichiatki, prawda, i, i ta, tak dalej, i tak ta, ta, dalej. To, ta, ta, ta. to jest właściwie cały można powiedzieć taki archipelag, nie gułak, mhm. tylko archipelag śmierci. Też można powiedzieć <mówi> tutaj takiego chyba porównania ala Sołżenicy nóżyć do, do tego miejsca. No do tego dochodzą jeszcze dodajmy w liczne więzienia w NKWD, z których jeńcy też byli wywożeni do różnych miejsc. W sumie możemy określić, że było ich co najmniej kilkadziesiąt rozcianych po całej. Zachodniej czy południowo-zachodniej Rosji, być może nawet więcej. Tak więc rzeczywiście to ta cała geografia śmierci można powiedzieć, którą no symbolizuje tak naprawdę katyn i te główne miejsca zagłady. I znowu, no, jak to często historycy dziejów najnowszych tych wojennych, muszę powiedzieć, że do końca nie wiemy. Pamiętajmy, że nawet całkowicie precyzyjnie nie potrafimy podać co do jednostek liczby osób, które tak naprawdę można by zaliczyć jako ofiary zbrodni katyńskiej. No bo to jest na tyle rozproszone zjawisko. Na tyle skomplikowane, na tyle tych miejsc jest dużo, a dokumentacja skąpa, że te dwadzieścia kilka tysięcy osób, no, które potrafimy jakoś umiejscowić, no to jest na pewno niecałość. No dość powiedzieć, że w momencie wybuchu wojny światowej samych kapelanów zawodowych i rezerwy było co najmniej kilkuset. No, większość z nich gdzieś trafiała do tych różnych miejsc, wywózek na wschód, głównie, głównie na wschód. Tak więc te 30 parę osób, które potrafimy zidentyfikować, to jest wierzchołek góry lodowej i liczbę tą można pewnie pomnożyć, pomnożyć razy kilka, zwłaszcza, że przecież nie mówimy tylko o kapelanach wojskowych, czy nawet kapelanach rezerwy, ale też o szeregowych menomen, księżach czy zakonnikach, którzy gdzieś w zawirusze, w zawirusze wojennej przypadkowo bądź mniej przypadkowo no, zaplątali się w ten wir jeniecki i trafiali na wschód. Skoro już Pan wspomniał o dokumentach, no to przypomnijmy, że te kopie dokumentów, które tutaj pełnomocnicy prezydenta Jelcyna przekazali mm -hmm. prezydentowi Wałęsie, to jednak były tylko kopie. Te dokumenty oryginalne nigdy do nas nie dotarły. I też nie w komplecie. No w gruncie że tylko tyle się z tego dowiedzieliśmy, że to nie tylko Stalin się podpisał pod nimi, mm -hmm. ale także Kaganowi, czy wielu innych z biura politycznego WKPB. No, znamy ten rzeczywiście no, wstrząsający i jakże symboliczny, ale też ta, ten symbol się, przejawiał się jak najbardziej w rzeczywistości e, rozkaz z 5 marca 40. roku właśnie z podpisami e, Stalina i innych, no, który, odręcznymi, no, który zapoczątkował tą armię e, tego ludobójstwa określonego mianem e, zbrodni katyńskiej. Tak więc no, sporo wiemy, ale rzeczywiście można powiedzieć, że wiemy z pewnym uproszczeniem tylko tyle, ile no, ile nam dali Rosjanie do, do, do Poznania, że tak, że tak powiem. Chociaż to jest oczywiście, od razu już sam trochę się zawisiłem to, to mówiąc, bo przecież właściwie ta alternatywna wizja budowania wiedzy o Katyniu się, pojawiła się jeszcze w czasie wojny. Pamiętajmy, że to, no niestety, ale taka była prawda, hitlerowskie Niemcy, naziści, dokonali pierwszej ekshumacji przecież w 43 roku i oni nagłośnili tą sprawę. No pewno, tak. co więcej, polscy eksperci nawet tam byli. Polscy eksperci, w tym między, między innymi Józef Mackiewicz, prawda znany później Pisa, zresztą kilka wspomnień tych osób, które uczestniczyły w tej misji formalnie podporządkowanej Czerwonemu Krzyżowi, ale no jakby organizowanej przez Niemców, zachowały się i stąd też nasza wiedza się dzięki temu wzbogaca. No ale tutaj już od razu widać no, właśnie pewien podwójny gwałt na pamięci, że tak mogę powiedzieć. Z jednej strony jest ta, ten ostracyzm radziecki najpierw, w jakiś sposób też, który przetrwał Imperium Sowieckie, czyli nie mówienie albo niczego, nie mówienie o Katy, albo zrzucanie winy za Katyn na Niemców, no i zupełne tabu. Przecież pamiętajmy, że Katyn był tematem tabu w PRL-u, no i właściwie dopiero to się zmienia po 90. roku, a jak już pan redaktor słusznie stwierdził, i tak ta wiedza płynąca z Moskwy jest dawkowana i niesapno kompletna. A z drugiej strony no mamy ten w jakiś sposób też gwałt na pamięci, popełniony jakby przez to, że sprawy nagłośnili naziści i wykorzystali to po prostu do swojej propagandy. No co z tego, że tak... Że tak, schumacja z 1943 roku była naprawdę rzetelnie zrobiona. Co z tego, że dokumentacja była tutaj prowadzona w sposób rzetelny i naprawdę odkrywano te, 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 te groby, naprawdę ci eksperci, no, nie, często nie mając nic wspólnego z nazizmem, potwierdzali autentyczność tego miejsca. No, skoro Niemcy no, cynicznie to wykorzystali po prostu do, do swojej propagandy, żeby atakować bolszewików, alarmowali, informowali o sprawie w prasy, prasie gadzinowej. Tak więc w jakiś sposób, no. Mm, Kompromitowali tą, tą, tą wygodną dla siebie prawdę, no bo od razu można oczywiście było powiedzieć, że to jest jakaś propaganda niemiecka. No i była to propaganda niemiecka, tylko w tym momencie oparta na, na rzeczywistości. Oczywiście Rosjanie też od razu to, to tak, wykorzystali. To jest, antypropaganda się zrobiła. I się tak. antypropaganda. Oni zresztą w Sowiecie, jak wypchnęli Niemców w 1944 roku, to zrobili oczywiście własną ekshumację wielcy profesorowie też tutaj z wielkimi tytułami podpisywali się i twierdzili, że rzeczywiście to Niemcy w 1941 roku wymordowali polskich oficerów. Tak więc no, zawsze mnie to uderzało powiem, że oprócz takiej no, samego faktu śmierci tych ludzi, no, brutalnej, bestialski, bestialskiego mordu na elicie e, w, w Polski, no, tak należałoby bez jakiegoś wielkiego patetyzmu określić, no, dokonał, dokonał się właśnie ten gwałt na pamięci. To gwałt dwustronny, można powiedzieć, z którego winą są dwa totalitaryzmy. No i też długotrwały, no bo trwający w tym wydaniu sowieckim właściwie przez dziesięciolecia, kolejne po samej zbrodni. No, no dobrą sprawę możemy powiedzieć, że konsekwencje tego trwają do dzisiaj, no bo jeżeli strona rosyjska, przepraszam, się, mm -hmm. sowiecka, do, do tej pory nie wydała tych dokumentów i tak naprawdę nie przyznała się do tego, że, że była to zbrodnia ludobójstwa. Przecież nie, nie ma do dzisiaj takiego stwierdzenia, które by jednoznacznie powiedziało, że tak, owszem, to się zdarzyło, skoro bierzemy, że tak powiem, całą schedę po, mm -hmm. po Związku Sowieckim na siebie, to również tutaj bijemy się w piersi i udostępniamy te, te dane historyczne, te akty żeby sprawdzić, żeby zobaczyć jak to było no, no w tej chwili bardziej rehabilitacja pamięci Stalina i, i, i jego akolitów się odbywa z ustami prezydenta biorąc pod uwagę też ostatnie jego wystąpienia dotyczące no, jakiejś szokującej interpretacji mhm. historii ostatnich stu mhm. lat w związku z, z Polskim, z miejscem Polski wobec dwóch gigantycznych totalitaryzmów no to trudno się spodziewać tego, żebyśmy w końcu do tych archiwów dotarli jest trudniej paradoksalnie chyba niż za że tak powiem późnego Gorbaczowa bo przecież tak, Gorbaczow tak, po raz tak. pierwszy przyznał się tak. do Katynia i po raz pierwszy tej otworzył to to dotychczas zamknięte, zamkniętą tematycznie przestrzeń. I paradoksalnie wtedy chyba było więcej można powiedzieć. Może oczywiście to jest pewne uproszczenie i przesada, ale jednak, jednak coś w tym jest niż, niż dzisiaj. Kiedy Putin rzeczywiście w pewnej mierze na pewnym polu no, powraca do stalinowskiej interpretacji po prostu historii, czy, czy historii wojny. I to jest szczerze mówiąc no, przerażające. Ale co ciekawe, nie, pan zapewne pamięta tą całą historię, kiedy Jelcyn tutaj przyjechał do Warszawy w roku mm -hmm. 1900. 1993 i powiedział, że są dwa wolne, samostanowiące państwa i nikt nikomu nie będzie wchodził w drogę, po czym miesiąc później zaczął ewidentnie prowadzić kampanię przeciwko wstąpieniu Polski do NATO. No i kiedy Putin został prezydentem, no to tutaj... Nasze media zaczęły go wychwalać, że to jest taka otwarta postać, która, która w ogóle zupełnie inną retorykę przybrała niż, niż Jelcyn, że tak powiem, ten schyłkowy. I nagle się okazuje, że po iluś kadencjach, tak naprawdę, można powiedzieć, ta władza się nie tylko zoligarchizowała, ale można powiedzieć, otorbiła się takim absolutnie nieprzyjemnym, wręcz nkw-dowską NKW spuścizną. No i coś, coś w tym jest. No, to, śmiejąc się można powiedzieć, że no, żaden rowiecki, sowiecki czy rosyjski przywódca, którego nazwisko kończyło się na IN, nie był zbyt przyjazny. Polsce, no i trochę coś w tym jest. Chociaż pytanie oczywiście, na ile Putin stosuje tutaj po prostu pewną grę na potrząsanie tym kociołkiem historycznym, no, prawda, gdzie Polska jest tutaj jednak wrażliwa, na ile to jest rzeczywiście rzeczywiście próba budowania jakby alternatywnej wizji dziejów. No, powstaje tutaj pytanie, czy on bardziej chce jakby, czy tym targetem jest bardziej właśnie Polska i ewentualnie społeczność europejska, czy bardziej jednak jest to jakoś próba puszczania oka do własnego elektoratu, no gdzie to sentymenty elementy przecież sowieckie są, są silne. No, jakby nie było, dość skutecznie ta polityka jest realizowana. Trzeba przyznać, co chyba niekoniecznie jest dla nas pozytywną informacją. No tak, no, mamy zarówno wrażliwe wydarzenie w Unii Europejskiej, jak i Brexit, Z drugiej strony w tym roku mamy wybory prezydenckie. Więc nie jest to wykluczone jest iż mam po prostu kolejną odsłonę wojny hybrydowej, której Rosja ma znakomite tradycje. A z drugiej strony Putin potrafił się bardzo pościągliwie zachować na tej słynnej Prawda? konferencji zorganizowanej w Izraelu. W Izraelu. rzeczywiście pokazał to, to swoje drugie oblicze. Prawda? Tak, ale puścił oko do, do Leningradczyków. No, 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 Czyli no do, tak, tak. Do, ale do nie było żadnego ataku na Polskę. Nie jest tak, więc no, Putin jest bardzo skutecznym politykiem, doświadczonym i rozgrywa swoją grę. No właściwie można powiedzieć, że y, tą swoją grę też Rosja rozgrywała praktycznie od początku ubiegłego wieku, od od, od, rewolucji, y, od rewolucji czerwonej, kiedy y, już potem Stalin zaczął wielką czystkę i... i i było widać, że te metody, które on stosuje, to, to jest metoda twardej ręki. Potem się okazało już po operacji polskiej, że to nie tylko chodzi o obywateli własnego państwa, ale o wszystkich, którzy są jakąkolwiek przeszkodą. Wojna 1920 roku też pokazała, że tutaj nie ma żartów, jeśli chodzi o całą Europę. No i także potem miała konsekwencje dla tych, którzy w niej w jakikolwiek sposób brali udział. Tutaj ta postać księdza, który księdza Kacprzaka, który, którego mściwość i okrucieństwo dosięgła właśnie za rok 1920, prawda? Jakoś szczególnie pokazuje, że są, są czynniki, które nie zapominają. To jest to długie trwanie pamięci stalinowskiej, można powiedzieć, bo oczywiście ci księża, którzy mieli jakiś epizod w 20 roku, jak zgłosili się na ochotnika do wojny polsko-bolszewickiej, no później gdzieś ta, to, mówiąc brzydko, zaprocentowało, to znaczy no odbiło się na ich ży życiorysie i często prowadziło do tego, że właśnie w 40 roku ginęli od strzału w tył głowy, w którymś z więzieniu NKWD albo. W lasku katyńskim. To też ksiądz Jan Ziłkowski, którego zresztą jest takie znane zdjęcie. Ksiądz Ziłkowski odprawia właściwie tak, ostatnie namaszczenie nad umierającym żołnierzem w kampanii w roku. Takie bardzo przejmujące zdjęcie, I można powiedzieć, że w, pewnym 20, w pewnym sensie, 20 lat później role się odwróciły. To on stał się tą ofiarą bezpośrednią no kolejnego starcia z totalitaryzmem sowieckim. Ksiądz Żółkowski jeszcze miał inne grzechy, oczywiście w cudzysłów to ujmijmy, bo przecież należał do znienawidzonych formacji, jakim był Pułk Strzelców Kresowych czy KOP, mm -hmm. prawda, no to były te formacje, tak. które ciągle to, toczyły, można powiedzieć, te wojenki podjazdowe, mm -hmm. znaczy sprzeciwiały się wojenkom podjazdowym na, na, na granicach wschodnich, na, na rubieżach. Pilnowały porządku można powiedzieć, tak. na wschodzie i rzeczywiście, no też prowadziły, co tym dużo mówiąc, działalność wywiadowczą, no takie były ich, ich zadania, no, że... W sensie no, dosłownym, no, wywiadywania się o tym, co się dzieje na Wschodzie i próby prognozowania tego, co będą robili Sowieci. No, z punktu widzenia no, Sowietów, to żeśmy się byli wrogowie numer jeden, to jest dość zrozumiałe. Ale jeszcze pan, no, no, chciałbym tylko jedną rzecz zaznaczyć, którą pan doktor wspomniał. Może to niekoniecznie jest takie oczywiste. Użył pan terminu Operacja Polska. Przypomnijmy, że chodziło tutaj o kolejne, proszę powiedzieć, ludobójstwo na no przecież i to jeszcze liczniejsze niż w Katyniu, bo chodziło o no, wymordowanie w Aż przeciągu dwóch tysiąc. lat właściwie tak, co najmniej powyżej 100 tysięcy, to liczby ciągają czasami do 150 tysięcy właśnie obywateli no, sowieckich, ale narodowości polskiej można powiedzieć w ramach. No, no jakby odprysku wokół Wielkiej Czystki w latach 37, 38, czy 36, 38, no różnie to się, to się liczy. I właśnie trzeba pamiętać, że przed tym Katyniem no mieliśmy operację polską, no która jest kolejnym etapem no wręcz dążenia do jakiejś no, może nie zupełnie eksterminacja, ale ucięcia jakby w głowy tej hydrze polskiej, która gdzieś tam się odrodziła w tym 18 roku i stanowiła no, duże zagrożenie dla, czy przeszkodę dla bolszewików, o czym najpierw świadczył odczuł 20 rok, i gdzieś tam ściwość, e, prawda, w, bolszewików i później, czy później Sowietów, no, w, w, pojawiała się, manifestowała się w kolejnych dekadach, kolejnych dziesięcioleciach od operacji Polski przez Eee, przez Katynie, no po w cały projekt tworzenia, prawda, bloku wschodniego. No najlepiej chyba literacko tę nienawiść do Polaków sowiecką ujął za pomocą czarnego humoru Sergiusz Piasecki otwierając swoją powieść zapiski oficera Armii Czerwonej zdaniem noc była ciemna jak sumienie faszysty, jak zamiary polskiego pana. No właśnie. <laughs> to, to spuentujmy tą pierwszą część literacką, Formą. Za chwilkę wracamy do Państwa. Dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawiamy o wojennych losach polskich księży. W studiu Patryk, profesor Patryk Pleskot, historyk z ipn autor książki Księża z Katynia. Wracamy za chwilkę. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Echa historii, dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o wojennych losach polskich księży. Profesor Patryk Pleskot, historyk, politolog, publicysta, autor książki Księża z Katynia. Książka ukaże się na początku marca, a my już rozmawiamy o jej treści, bo lada moment pojawi się w księgarniach. Kolejna, kolejna właściwie można powiedzieć, no, trauma polska, no to jest to, że księża no, to była tylko część. Tego, tej grupy osób wymordowanych, no w gruncie rzeczy tak naprawdę e, sowieci zagarnęli tam na, na, na swoje ziemię elitę, którą, e, którą wymordowali, bo przecież to nie byli tylko księża, nie byli tylko zakonnicy, ale oficerowie przede wszystkim, także policjanci i, i intelektualiści. Wiele osób, które e, można powiedzieć, no, tworzyły tą, tą tkankę elity polskiego społeczeństwa. A więc no, tutaj można by porównać takie dwa zbrodnicze totalitaryzmy działające w podobny sposób. Od momentu, kiedy podały sobie ręce za sprawą paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli właściwie Hitler-Stalin, można powiedzieć, taki, taki pakt, tylko nazwany innymi nazwiskami dla kamuflażu. No, akcja AB, prawda, którą Niemcy robili, czy, czy, czy szerzej też aresztowanie polskiej inteligencji profesorów mhm. Uniwersytetu Krakowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, okay. no to można powiedzieć zupełnie tożsame, tożsame takie sposoby działania. Dokładnie to samo sobie pomyślałem, jak zaczął pan mówić o, tej, o tym mordowaniu w elit przez Sowietów. No właśnie, że to samo dokładnie robili Niemcy. I to nie jest tylko, wydaje się, przypadek. Wiemy, że dochodziło do pewnych negocjacji czy rozmów między Sowietami i nazistami, prowadzonymi chociażby. W Zakopanem w grudniu 1939 roku, i oczywiście nie, nie mamy protokołów tych rozmów, nie wiemy na 100% o czym mówiono, ale nie jest wykluczone, że w tym momencie ustalano właśnie, czy koordynowano, czy wymieniano się spostrzeżeniami, uwagami, pomysłami, doświadczeniami na to, co zrobić z Polakami, jak poradzić sobie z wchłonięciem Polski, z tym czwartym rozbiorem Polski, jak to niektórzy mówią, ustalonym właśnie w końcu sierpnia. 1939 roku, roku w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow. No i było logiczne dla obu przywódców Stalina-Hitlera, że pozbycie się elit bardzo ułatwi ten, ten proces. I nie przypadkiem, przecież właśnie na wiosnę 1940 roku Niemcy organizują, czy nasilają właściwie tą akcję, akcję AB, która polegała się na eksterminacji polskich elit. I dokładnie to samo w ramach więzienka KWD i obozów jenieckich dla oficerów. I od razu dodajmy, co pan redaktor też na to zwrócił uwagę, że to nie sami oficerowie, nie sami wojskowi tam, tam byli, właśnie też nauczyciele, intelektualiści, e, no, weterani, prawda, policjanci, e, no, urzędnicy. E, zwłaszcza Ostaszku był takim właśnie zróżnicowanym obozem pod tym względem. No właśnie Sowieci robią to samo, też mordują polskie elity. Nie na, nie, nie na darmo, akurat w tym momencie też rozwija się akcja robót przemusowych, do których są wysyłani Polacy, akurat różnie, od, od najgorzej wykształconych do no najlepiej do głąb Niemiec, ale przecież mordowaniu oficerów czy inteligencji właśnie w Katyniu, Charkowie, czy czy twerze, no towarzyszy deportacja pierwsza wywózka kilkudziesięciu tysięcy głównie członków ich rodzin, prawda? No właśnie 13 kwietnia 40 roku, czyli parę dni po rozpoczęciu mordu katyńskiej na następuje pierwsza, właśnie taka większa deportacja ludności polskiej do z tych kresów, z dzień wcielonych do teraz, do Związku Sowieckiego i, i oni są wywożeni do Kazachstanu, czyli no mo można powiedzieć, że często jest tak, że mąż no właśnie ginie od strzałów w tył głowy Gdzieś w tym katyńskim lasku, a żona, dzieci, nie wiem, rodzice są wywożeni w tym momencie w bydlęcych wagonach na, na wschód, prawda. No tak więc no, to jest akcja eksterminacyjna. No, nie wiem, jak to inaczej można by określić. W dodatku, no, o ile nie niezupełnie koordynowana, no, to prowadzona rzeczywiście w sumie w podobny sposób czy o podobnej naturze i w tym samym czasie, zarówno po stronie niemieckiej okupacji, jak i po stronie sowieckiej okupacji ziem polskich i ludności polskiej. Tak więc no, to jest bardzo ważny czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę, zapisujący się w szerszym kontekście faktu współpracy przecież sojuszników, jakim jak byli Stalin i Hitler, III Rzesza i Związek Sowiecki. To nie jest tak, jak dzisiaj właśnie jest ta wykładnia nowej nowa polityki, czy to miał stali... być odpór na morskie na, na no, tak. zapędy, tak? Tak, tak. To czy było czy kiedyś, kiedyś Stalinowski, że się pakty meter to był tylko taki tutaj chwila, żeby zyskać trochę na. Na, na, na czasie, prawda, żeby przygotować oczywiście do uderzenia później na, na Niemcy, że Polacy właściwie sami są sobie winni, bo wcześniej skolaborowali przecież z Hitlerem, bo zajęli za olzie, prawda. Oczywiście mamy ludność tak zwanej zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, która dobrowolnie i spontanicznie opowiedziała się za przy, że przystąpienie do Związku Sowieckiego. Doskonale wiemy, że e, tak e, nie było. A ludzie pod Niekoniecznie Polacy, narodowości polskiej, ale. W sensie no, w narodowości polskiej, ale też no, ludzie byli po prostu przymusowo zapędzani do tych plebiscytów prowadzonych jesienią 1939 roku właśnie na terenie tej zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Tak więc no, no musimy powiedzieć, że prawda wyglądała inaczej, że Hitler i Stalin to byli sojusznicy przez półtora roku i. Dopiero czerwiec 1941 roku zmienił tą sytuację i na szczęście i w sumie w wielu przypadkach na krótko odmienił na lepsze los no, tych jeńców, którzy zdołali przeżyć te dotychczasowe kilkanaście miesięcy współpracy sowiecko-rosyjskiej, która miała również ten, ten swój wymiar eksterminacyjny. No tak, bo gdyby tutaj spojrzeć na to w szerszym kontekście historycznym, to można by spojrzeć na te dwa totalitaryzmy, które rodziły się w bardzo podobny sposób. No bo mieliśmy tak, rewolucję lutową w Rosji, październikowo, potem obalenie Ceratu, w Niemczech rewolucja listopadowa, potem, potem obalenie monarchii, powstanie Republiki Weimarskiej. I gdyby tak spojrzeć na pewne równolegle dziejące się procesy historyczne, to one naprawdę wyglądają bardzo tożsamo i prowadzą w gruncie rzeczy do tego samego czyli do starcia się tych dwóch wielkich. Takich mocarstw, które, które stały się w bardzo krótkim czasie potęgami militarnymi, hmm. bo w gruncie rzeczy obie były chore na militaryzm, jako hmm. pewnego rodzaju lekarstwo na, na, na upokorzenie, czy to z jednej strony proletariatu, hmm. czy z drugiej strony jakby niemieckiej tożsamości, prawda? No, To był socjalizm, tylko on miał inny wymiar. Z jednej strony był internacjonalny, a z drugiej strony był narodowy. No, I marksizm, i nazizm, czy rasizm no, musiał mieć swojego wroga, prawda? E po stronie niemieckiej to byli, byli Żydzi, czy, czy, inni, czy właśnie inni czy podludzie, czy właśnie nie, nie tacy doskonali ludzie, jak, jak, jak ludzie aryjscy, czyli właśnie Słowianie. Po stronie sowieckiej to byli wrogowie ludu wszelkiej maści, prawda, od szpiegów, kułaków kapitalistów, imperialistów, no możemy tych epitetów przez dziesięciolecia narastających mnożyć dużo. Oczywiście posługujemy się tutaj pewnymi ogólnikami i można niuansować ten obraz i dostrzegać również znaczące różnice pomiędzy tymi totalitaryzmami, ale właśnie to były w dwa totalitaryzmy. Jednak mimo wszystko no, działały na podobnych zasadach. No. No dlatego nazywamy ustrojami czy systemami totalitarnymi, prawda? Moim zdaniem określenie Skrajna lewica, czy skrajna prawica, czasami się używa jeszcze do dzisiaj na no, określenie z jednej strony narodowego socjalizmu, z drugiej strony tego no, internacjonalistycznego socjalizmu, czy właśnie w wydaniu sowieckim jest, jest bardziej mylące czy tak, matwające bo, no, obraz niż mówiące. moim zdaniem, błędne w ogóle nawet, bo z jednej strony i drugiej mieliśmy socjalizm. Może tak to, pojęty, tak to no. określić, inaczej pojęte. Natomiast to są po prostu jakby dwie strony tego samego medalu, a ten medal. No, to jest totalitaryzm, prawda? Oczywiście można, można mówić, że tak, jakby wzory na tym medalu po tych obu stronach są troszeczkę inaczej wygrawerowane i mamy tutaj rzeczywiście różnicę, ale mówię, medal jest, jest ten sam, tutaj się zgodzę. Mówimy o dwóch totalitaryzmach, które rzeczywiście rodzą się w międzywojniu. To, jest, to są no, dzieci międzywojna, można tak powiedzieć, tej bardzo dziwnej epoki między dwiema wojnami światowymi. No, i tak się stało, że. A to wynika z geopolitycznego położenia Polski. Ta młoda druga rzecz pospolita, która raptem powstała w 18 roku, no, już 20 lat po tym powstaniu, no, znalazła się między stylną a charybdą. Właśnie Między dwoma, dwoma totalitaryzmami, które w, w, jeszcze na co gorsza wyszły ze sobą sojusz. No, trudno sobie wyobrazić gorszą, gorszą sytuację. W no, wrześniu 1939 roku, najlepiej to. Pokazał, a, a ściślej 1 września, oczywiście inwazja niemiecka i później 17 września inwazja sowiecka. No znaleźć się pośrodku. Totalitaryzmów, które weszły w tryb wojenny i jeszcze ze sobą współpracują. No to jest naprawdę no, nie wyobrażam sobie cięższej, cięż, cięższej sytuacji, no i późniejsze tragiczne losy, no właśnie nie tylko księży, jak tutaj już zobaczyliśmy, tylko no całej właściwie elity. Drugiej Rzeczpospolitej, nie tylko etnicznie polskiej. No przecież pamiętajmy, że Holokausty Żydzi to są w znacznej mierze, no, jeżeli nie większość, obywatele II Rzeczpospolitej. No tak więc to, to też należy znaleźć do tej perspektywy, do postrzegać. Tak, no, no byli to... to obywatele Polski, prawda? Tak. No więc Polacy, krótko mówiąc, gdyby się spojrzeć nie, nie na przynależność etniczną, tylko narodową, no to byli to Polacy. krótko mówiąc. I no to, to, to właśnie to, ten cały dramat no, wynika z, z, tej, z tego no, znalezienia się właśnie między tą tą stylą totalitaryzmu nazistowskiego, a, a charybdą komunizmu. I tu też od razu, jak już poruszyliśmy ten wątek wielokulturowości, warto zwrócić uwagę, no, że wbrew trochę, trochę tytułowi książki, która się nazywa Księża z Katynia, no nie, nie dość, że sam, sam Katyn nie jest tu jedynym tematem, to i sami księża, można powiedzieć, nie są jedynymi bohaterami, bo starałem się również uwzględnić się E, kapelanów innych. No tak, innych rozdział, po co, tak, tak, no bo uświęconej... o, mniej więcej 20% tych zidentyfikowanych kapelanów, czy ducho, osób duchownych, tak to ogólnie unijmy, które straciły życie w ramach szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej, to byli właśnie przedstawiciele, czy reprezentanci innych odłamów chrześcijaństwa, judaizmu, prawo, no, prawo sobie to oczywiście liczymy i judaizmu, prawda? Tak więc rzeczywiście w jakiś sposób ta wielokulturowość II Rzeczypospolitej, nie dość, że została zupełnie no, zlikwidowana, zniszczona przez oba totalitaryzmy, no, czego najbardziej jaskrawym i dobitnym przykładem jest Holokaust, ale też w jakiś sposób znalazła swoje zwierciedlenie właśnie w tej w działalności eksterminacyjnej w ramach zbrodni katyńskiej. Tam też ginęli Polacy różnych wyznań. Tak więc ta wielokulturowość II Rzeczpospolitej w jakiś sposób przeniosła się do tych ekstremalnych warunków zbrodni katyńskiej. No to jest bardzo takim znamiennym i godnym podkreślenia zjawiskiem. No właśnie tutaj wróćmy do, do księży, bo e, jeżeli spojrzymy na e, ich mundury, to byli przecież oficerowie, więc teoretycznie tak. e, chroniła ich konwencja genewska, tylko że mm -hmm. Rosja zdaje się, jej nie ratyfikowała. No Albo, a, te... przynajmniej, a przynajmniej nie honorowała. No. No. Trudno spodziewać się, żeby było inaczej, no, biorąc pod uwagę chociażby jeszcze doświadczenia z wojny polsko-bolszewickiej. Tak więc mundur oficerski nie tylko, że nie chronił, nie pomagał, to wręcz, to wręcz właśnie pogarszał sytuację. Pogarszał sytuację i był wręcz wyrokiem śmierci, no, bo właśnie był dla Sowietów sygnałem, że te, te osoby trzeba umieścić w specjalnych obozach czy więzieniach i później docelowo. Hmm, zniszczyć. Tutaj właśnie warto zwrócić uwagę, że to jest troszeczkę jakby zjawisko, które istnieje również obecnie, że kapelani wojskowi, głównie ci zawodowi, ale też w pewnej mierze rezerwy, no byli częścią struktur wojska polskiego, prawda? Istniał już od 1919 roku no, kuria polowa, na tam się różnie nazywała, ale powiedzmy określimy ją ogólnie jako Tą, tą kurię polową wojska, wojska polskiego. Był na ordynariat nazywa. Tak, or, tak, na jej czele stał biskup w randze generała, no, czy nie byle, byle jaka ranga. Doczekaliśmy się dwóch tych generałów biskupów, to był Stanisław Gal, który sprawował tę funkcję kapelana wojska, czy, czy biskupa polowego, prawda? W latach 1933 później Józef Gawlina. 30-45, działające później również dość aktywnie na, na emigracji. I w ramach, w ramach tej struktury jakby funkcjonowało tak naprawdę 10 diecezji wojskowych, jeśli tak można to w skrócie powiedzieć. One były podporządkowane 10 okręgom wojskowym, które były, na które były podzielona, podzielona Polska podzielona Druga rzecz Rzeczpospolita, można je nazwać takim wojewódzkim, województwami wojskowymi troszeczkę, bo tych dziesięć okręgów, dziesięć jakby diecezji wojskowych, tak można to, to, to określić. Zresztą cały kształt tych, tych działań związanych z organizacją struktur duchowych, czy no... Wojskowego, wojskowej posługi religijnej nadzorowało Ministerstwo Spraw Wojskowych. Tam działały poszczególne, poszczególne no, dzisiaj byśmy właśnie powiedzieli ordynariaty, biura czy generalne urzędy, to te nazwy też się różnie zmieniały. I też tam działało biuro wyznań niekatolickich, właśnie przy, przy tej. Przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, które zajmowało się innymi wyznaniami. Tuż przed wojną działały takie cztery główne jakby wydziały tego biura, można powiedzieć. To było Główny Urząd Wyznania Prawosławnego, Główny Urząd Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, czyli Luteranie mówiąc w skrócie. Urząd Wyznań ewangelicko, Wyznania Ewangelicko-Reformowanego, czyli Kalwini. No Także ewangelicko-unijnego oraz wyznania mojżeszowego. Tak więc właściwie no, wszystkie tutaj największe te nurty religijne polskie były właśnie reprezentowane w ramach tych struktur wojskowych z jednej strony ordynariatu, czyli czy, czy, Kurii Polowej, Biskupiej, tutaj chodzi też Grekokatolicy jako część kościoła katolickiego i właśnie tego biura wyznań niekatolickich, gdzie uwzględniano inne wyznania. No, były oczywiście też mniejsze grupy, jak chociażby. Tatarzy, prawda, którzy wyznawali hmm, e, tak, islam. islam, czy mariawici, na no, różne takie mniejsze też, mniejsze ugrupowania i im był pod, jakby, tą tematyką zajmował się, zajmował się specjalny wydział ogólny wyznań niekatolickich, gdzie właśnie chociażby zabezpieczano funkcję muły wojskowego którym był Ali Woronowicz, Ali Ismail Woronowicz, zresztą też zginął z rąk sowieckich, tylko że w 1941 roku, prawdopodobnie w czasie ewakuacji, kiedy Sowieci wycofywali się pod, z powodu inwazji niemieckiej, ale właśnie taki, taki muła, lotny muła, można powiedzieć, który gdzieś krążył po różnych tych obszarach wojskowych i starał się prowadzić tą posługę również wśród, wśród Tatarów, to również taki dość kolorowy, można powiedzieć, egzotyczny z dzisiejszego punktu widzenia, ale stały obrazek Drugiej Rzeczpospolitej pokazujący pokazując tą wielokulturowość. No i znowu właśnie, powracając do tego punktu wyjścia, z którego to zacząłem mówić o tej wielokulturowości, w ramach Zbrodni Katyńskiej ginie i Baruch Steinberg, czyli ten naczelny rabin Wojska Polskiego, i Szymon Fedorońko, czyli ten odpowiedzialny za, za, prawosławia, za, za prawosławie, za chrześcijaństwo ortodoksyjne, i Jan Józef, Józefat Potocki, odpowiedzialny za kalwinów czy Mikołaj Ilków odpowiedzialny za Grekokatolików? Tak więc, no mówię, wielokulturowość ginie i to dosłownie w czasie II wojny światowej, też w ramach zbrodni katyńskiej. Wojenne losy polskich księży, ale nie tylko księży katolickich, jak słyszymy, kapłanów, którzy posługują w innych wyznaniach. O tym dzisiaj rozmawiamy w cyklu echa historii w związku z nową książką, zatytułowaną Księża z Katynia, która ukaże się na początku marca. i autor, profesor Patryk Pleskot, historyk z IPN-u, politolog, publicysta, pisarz, jest gościem dzisiejszego wydania: Nocnych Świateł. Wracamy za chwilkę.

W nocnych światłach dzisiaj cykl echa historii, a w nim rozmawiamy o wojennych losach polskich księży i kapłanów innych wyznań. Gościem jest profesor Patryk Pleskot, historyk z IPN-u, autor książki Księża z Katynia, która ukaże się na początku marca. Gdy tak rozmawialiśmy o totalitaryzmach, to kolejnym podobieństwem jest właśnie to, że zarówno dla hitlerowców, dla nazistów, jak i dla Sowietów no księża byli jakąś szczególną przeszkodą i według tych okupantów obu, no oni byli jakoś po prostu niebezpieczni. Dlaczego akurat tak było? Dlaczego księża, kapłani byli niebezpieczni dla, dla tych systemów? Tutaj mamy do czynienia z kalkulacją nie tyle może jakąś metafizyczną, czy wręcz wyznaniową, choć można powiedzieć, że e, przecież Sowieci byli oczywiście ateistami, znaczy promowali ten ateizm i walczyli z religią, to jest prawda, w przypadku Niemiec sprawa jest bardziej skomplikowana, bo to może wierchuszka partyjna nazistowska, czy ta bardziej elitarne oddziały niemieckie rzeczywiście. W... Tak, przedziwny mistycyzm nazistowski, tak. 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 No, w każdym razie krytykowały właśnie to, 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 tą religię jako nieprzystającą nie do rasy panów, no, ale przeciętni żołnierze jednak pozostawali w swojej masie, jakoś tam przynajmniej kulturową. Umocowani bądź to w protestantyzmie, bądź w katolicyzmie. Natomiast tutaj ci polscy księża czy duchowni innych wyznań, ale no tutaj właśnie, zwłaszcza jednak katolicy, no byli postrzegani jako po prostu element kulturotwórczy, prawda, jako element tożsamościowy, który pozwala Polakom, no, w tej, tej polskości się jakoś realizować. Oczywiście, utożsamienie polskości z katolicyzmem już wtedy było. Pewnym uproszczeniem, ale właśnie też wtedy w jakiś sposób to uproszczenie zbliżało się do, do rzeczywistości o tyle, że rzeczywiście ta, ten znak krzyża, te modlitwy, to przyznawanie się do wiary, no, głównie jednak katolickiej, no, stawało się nagle wyrazem oporu no, wobec właśnie tych totalitaryzmów, które zamierzały tę polskość w jej wszelkich przejawach niszczyć czy, czy stłamsić bądź to przerabiając Polaków na niewolników, prawda, jak to chcieli Niemcy, bądź przerabiając na ludzi sowieckich, jak to chcieli, jak to chcieli Sowieci, a przy tym oczywiście odcinając tą głowę w postaci elity społecznej. No i właśnie to przywiązanie do katolicyzmu, czy do, do, do tej obrzędowości religijnej, czy do, do kultury, prawda, którą niosło ze sobą cały ten. To dziedzictwo religijne no, było postrzegane jako po przeszkoda w realizacji tego interesu, i dlatego szczególnie atakowano księży. I dlatego też trzeba o tym pamiętać, przecież w tych wszystkich obozach jenieckich, nie mówiąc już o więzieniach NKWD czy innych miejscach przetrzymywania jeńców, zakazywano praktyk religijnych. Często nie zakazywano, przynajmniej szymykano oko na hazard. Na jakiś taki pokątny handel, czy nawet wchodzenie w jakieś takie właśnie interesy ekonomiczne ze strażnikami, prawda? łapówkarstwo przepływań, i tak dalej. Już na to prędzej pozwalano, niż właśnie na praktykowanie religijne. No były pewne powiedzmy, wyjątki od tej. E, e, reguły czasami postępowano tak, że na początku właśnie pozwalano e, jeńcom na prowadzenie jakichś praktyk religijnych w pierwszych dniach, ale właśnie po to, żeby tylko zidentyfikować tych księży i jakby prowodyrów. Tak, e, i, i później, ich. Tak, tak natomiast to jednak reguła była taka, że e, e, tłamszono wszelkie tutaj przejawy życia religijnego, no właśnie po to, żeby złamać ten kręgosłup Ewentualnego oporu, czy te, to morale, prawda, y, 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 więźniów, y, no, żeby wykorzenić ich z, tych, z tego zakorzenia właśnie kulturowego, w którym y, y, tkwili, no, widząc tylko po taką walkę o, no, może nie rząd dusz, to by było za dużo powiedziane, ale no, jednak o złamanie tego karku. W tym wypadku może nie dosłownie, to też się może stało, ale właśnie takiego złamanego karku, jakiegoś oporu, ewentualnego e, próby jednak tworzenia jakiejś alternatywnej, alternatywnego radzenia sobie z tą no, z upiorną rzeczywistością obozów jenieckich, jaką próbowali podejmować więcej W tym znaczeniu rzeczywiście księża byli bardzo. E, Groźni, no i tym bardziej należy im się pochwała za to, że jednak próbowali to życie religijne w jakiś sposób no bardzo skromny, ale chyba bardzo znamienny organizować. Czasami no, właśnie w ekstremalnej sytuacji no, wykuwa się bohaterstwo, prawda? No, jak popatrzymy sobie na, 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 na postaci tych, tych księży. To przecież część z nich to, byli, to nie była jakaś specjalnie wyróżniająca się grupa. No dobrze, Biółkowski, no, taka znana postać, czy ci jakby, głowy tych wyznań niekatolickich, no, to były osoby rzeczywiście znaczące, ale no, taki prosty chłopak, e, zakonnik, jak Dominik Drabczyński, prawda? Władysław Plewik, Józef Kacprzak, Mieczysław Janas. No nie to nie są osoby, które nagle mówią, a, kojarzę tą postać. Nie. To byli często, no, przeciętni księża między międzywojniu, gdzieś uformowani, albo tuż przed I wojną światową, albo tuż po niej, no, którzy jakoś nie zapisali się w niczym szczególnym, wyjątkowo dobrym, czy wyjątkowo złym w okresie międzywojnia. No, a gdzieś w tych Ekstremalnych warunkach obozów śmierci, jak się okazało, czy obozów niemieckich, jak to nazywano, nagle no, okazywali się no, często ostatnią deską ratunku dla tak, no, tych desperowanych ludzi. Po I, tak, tak, i w tych, ta, ta, ta ekstremalna sytuacja pobudzała w nich heroiczne cechy, tylko też, żeby nie budować od razu pomników. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy tutaj spiżowo traktowali te, te, te postacie. No, pokazywali okazywali się ludźmi. Tak, no, to, ta, w nieludzkich warunkach. Ten no. heroizm przejawiał się w no. bardzo skromnych gestach. To było ukradkiem odmówienie po cichu gdzieś półszeptem w którymś z baraków modlitwy, prawda? Szybkie pobłogosławienie okruchów chleba, które zastępowały opłatek. Przespacerowanie się z którymś z jeńców w ramach takiej szybkiej, potajemnej Spowiedzi. Spowiedź gazetowa, tam prawda? Przy tak. w okolic, w przypadku księdza Aleksandrowicza. Mhm. Tam siadało mhm. dwóch ludzi, czytało sowiecką gazetę, niby czytało, tak. a tymczasem tak, tak. po prostu to była spowiedź. Tak. To były drobne, w normalnej rzeczywistości były to drobne gesty, ale które naprawdę urastały do rangi no, no, bohaterskich wręcz czynów no, w tej nieludzkiej rzeczywistości obozów jenieckich. No i te dwie rzeczy, to znaczy, właśnie to łamszenie. Jakichkolwiek praktyk religijnych, ale skontrastowane właśnie z próbami skromnymi, ale niezwykle znaczącymi obchodzenia tych, tych obostrzeń i właśnie próby jednak realizowania w jakiś sposób tego życia religijnego w obozach, no są chyba godne zapamiętania, no bo pokazują jakieś. Niezwykły humanizm, który gdzieś nagle się z, z, zaczyna urodzić w tych zupełnie niehumanitarnych, mówiąc najłagodniej, y, momentach, prawda? Więźniowie często odkrywali sobie dopiero wiarę, gdzieś byli letnimi katolikami czy protestantami, a gdzieś w tych momentach ciężkich nagle f, f, pytali o sens tego wszystkiego, prawda? Nie ukrywajmy, że często prowadziło to również do odrzucenia wiary. No to też może z mniej. Mm, no Jakby właśnie. Podkreślana rzecz, ale no to działa w dwie strony, prawda? Tak, tak. Ekstremalna, ekstremalna sytuacja działa w dwie strony, i nie mamy akurat takich bardzo mocno zapisanych takich, takich świadectw, ale doskonale wyobrażam sobie sytuację i na pewno też tak było, że no część reagowała no złością, odrzuceniem, dlaczego nas to spotyka, dlaczego, dlaczego Bóg dopuszcza, prawda, do tych trudnych sytuacji. No to słynna kwestia teodycei, prawda, czy wytłumaczenia mhm. cierpienia. No to jest problem, z którym, sobie zdaj... z, którym, z którym walczymy właściwie chyba od początku ludzkości. No może się Reagować w sposób taki, że odrzucamy prawda, tą rzeczywistość i gniewamy się na, na tą siłę wyższą, i na, pew na pewno też tak niektórzy oficerowie reagowali, ale no, świadectwo pokazują też tą drugą stronę medalu, czy drugi, drugi wektor działania, właśnie odkrywanie mm. <coughs> tej transcendencji, odkrywanie na jakiejś takiej samej natury, natury. Mm, Naszego istnienia, że tak górnolotnie może, tak, może no, powiem. Antropologii biblijnej, można no, powiedzieć. O, tak. o, o, o wiele mądrzej <noise> zabrzmiało. Ale też dla mnie było takim, znaczy może nie odkryciem, czy uświadomieniem sobie <noise> sytuacji, że przecież gdzieś w tych barakach, pocerkiewnych zresztą, no pamiętajmy, tak, że te główne obozy <noise> to są byłe cerkwie, czy klasztory, prawda, całe, które oczywiście zostały. <noise> Zostały zamienione na nim na spichlerze czy jakieś ośrodki kultury, kultury sowieckiej. Oczyw no i są te słynne prawda, jakby obrazki tych wież cerkie Cerkiewnych prawda, z połamanymi krzyżami, ale gdzieś właśnie, zupełnie wbrew zamierzeniom Sowietów, jakby wbrew zupełnie całej samej naturze tego ustroju komunizmu, te mury Cerkiewne na nowo ożywiają w jakiś sposób ożywają. Tym duchem religijnym, jakimś takim odrodzeniem metafizyki, i gdzieś te katakumbowe chrześcijaństwo, prawda? Odradza tak, się no, właśnie w tych pocierkiewych po domów. Do pierwszych lat, tak, no to, można powiedzieć pierwszych wieków chrześcijaństwa w ten sposób. Tak, w to, sposób jest, się to objawi, jest niesamowite. No, no bo pamiętam, że te katakumby rzymskie to też nie były miejsca przyjemne no do, nie, no, do, do istnienia. W, w Napolu chodziłem po katakumbach, no to. Y też nie jest tam specjalnie fajnie. No nie, no i to, to, to zestawienie tych katakumb właśnie z tymi często upiornymi barakami, prawda, zawszonymi, zapluskwionymi, za z tymi zgniłymi, śmierdzącymi rusztowaniami, pryczami, leżankami, zatłoczonymi, e, za, za, prawda, no, cuch, cuchnącymi, no co dużo mówiąc, pomieszczeniami, e, no wydawałoby się, że... No, nie, nie ma gorszego miejsca, żeby prowadzić życie religijne. No zwłaszcza, że mówimy jeszcze o reżimie ateistycznym i sprofanowanych tak naprawdę cerkwiach czy no, zabudowaniach klasztornych, a właśnie gdzieś tam w, tym, w tych mm, miejscach, wydawałoby się, zapomnianych przez Boga, jak to często się określa, no właśnie odżywa to katakumbowe. Chrześcijaństwo. Oczywiście nie, nie wszędzie, nie wszyscy pod ten proces podchodzą. Pamiętajmy o tym odrzuceniu, o którym już, już mówiłem, ale no, jednak to odrodzenie, pewne czy wydobycie te, te, tej sfery sakrum z tych spustoszonych. Cerkiewnych murów się wydobywa i to czasami często zupełnie naocznie, bo przecież są takie relacje, że pod wpływem właśnie oddechów tych licznych ciał zgromadzonych, niektóre miejsca odkrywały swoje zamazane przez Sowietów na prędce farbą dawne ikony czy dawne tak, freski, freski mhm. malarskie. Tak więc nawet naocznie gdzieś ta transcendencja odżywała, no, jest takie niezwykłe, niezwykłe zupełne zjawisko, które. Które można doświadczyć, gdy śledzimy losy tych, tych kapelanów, czy ogólnie Jeńców kozielska, Ostaszkowa, Starobielska i innych, innych tego typu miejsc, przy czym jeszcze można powiedzieć, że ten pierwotny chrześcijanizm, przepraszam, pierwotne chrześcijaństwo, też nagle za jednym zamachem, jakby przekreślało całe dziedzictwo schizm, podziałów i realizowało ono w sposób najlepszy z możliwych tak, ideę no, prawda? Tak. To słowo jeszcze wtedy właściwie nie, nie, jest nie istniało, w, nie ale istniało, się objawiało w praktyce. Ale objawiało się w praktyce i to w jakich właśnie upiornych zupełnie e, e, warunkach. I to nawet ekumenizm przekraczający samo chrześcijaństwo, bo mamy e, e, świadectwa no, katolickich tak, no, jakby, Polaków. ludzkie po prostu. Tak, którzy chodzili w piątek, prawda, właśnie e, do baraku, gdzie e, dziesiątki Żydów gromadziły się wokół Barucha Steinberga, który E, nauczał płomiennie właśnie w takim duchu humanitaryzmu czy humanizmu. E, to nie przeszkadzało, prawda? No w takich rzeczywistości gdzieś się te różnice dogmatyczne e, 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 malały. No nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście protestanci chodzili na... E, znaczy chodzili, to może tak Uczestniczyli w jakichś naprędce organizowanych uroczystościach czyli, e, prawda, katolickich i, i, i na odwrót. No zupełnie nieprawdopodobny, zupełnie e, zjawisko. iż taki właśnie to określi jakiś, jakiś promyczek transcendencji, który gdzieś e, oświetla no, tą piorną rzeczywistość e, zbrodni katyńskiej. No, to chyba dla mnie był taki najbardziej e, poruszający moment przy pisaniu tej książki, jak sobie to w, w zjawisko uświadomiłem. Taką myśl, która, która wróciła mi do głowy, bo ostatnio bardzo często z, przypominam sobie te, to zdanie właśnie dwa zdania. Kiedy pan opowiadał o tym, to ta maksyma brzmi: każdy z nas nosi w sobie tyle zdolności do dobra i heroizmu, jak też do podłości i bycia szują. Co z tych rzeczy się ujawni, zależy od momentu i okoliczności sytuacji, która nas sprawdza. Hmm. Więc rzeczywiście, no, najbardziej nas sprawdzają sytuacje, które przekraczają nasze możliwości. To wtedy się okazuje, co z nas wychodzi. I rzeczywiście, gdy, kiedy czytałem. Te, o tych postaciach księży, którzy w tych nieludzkich warunkach pełnili swoją posługę, no to rzeczywiście miałem obraz takich pasterzy, którzy nie zostawiają swoich owiec, nie skupiają się na sobie, tylko są dla innych ludzi. Tak, tak, no to jest, to jest coś rzeczywiście niezwykłego. Chociaż z drugiej strony też zauważmy, że nie wszyscy, nie wszyscy kapelani, księża, zakonnicy, którzy dostali się do e, tych obozów razem z oficerami, e, no. I z jednakową aktywnością uczestniczyli. No, niektórzy po prostu się bali, niektórzy no, nie widzieli tej możliwości, ukrywali się. To nie jest tak, że nagle oczywiście wszyscy nagle bez jakiegoś żadnego, bez żadnych oporów, wręcz co zaczynają organizować życie religijne. No, byli, były osoby bardziej aktywne, mniej aktywne, co też jest zupełnie, zupełnie zrozumiałe, oczywiście. Niektórzy są przetrwali tak długo, czy nie zostali wywiezieni z Kozielska? Bo pamiętajmy, że w grudniu 1939 roku jeszcze tuż przed świętami Bożego Narodzenia została zorganizowana taka wielka akcja właśnie wywózki zidentyfikowanych duchownych no po to, żeby zneutralizować Boże Narodzenie, które się właśnie zbliża. Ale niektórzy duchowni, tym akurat przypadkowo Ksiądz Ziłkowski, który był bardzo aktywnym kapelanem, akurat wtedy przebywał w karcerze, odbył tam jakąś karę. Nie, nie został wywieziony. Pa, paru jeszcze innych też nie, właśnie dlatego, że jakby wcześniej nie, nie zamanifestowali tak wyraźnie swojej obecności, czy na tyle wyraźnie, żeby Sowieci ich by wykryli, albo byli też na tyle sprytni, że nie zostali wykryci. Więc no, zawsze człowiek oczywiście reaguje trochę inaczej, ale sam fakt, że rzeczywiście wiele świadectw zróżnicowanych, nie, jakby nie, nie wynikających jednych z drugich, tylko stworzonych niezależnie, no, pokazuje jednak tą, ten heroizm części, dużej, małej, średniej, do końca nie wiemy, księży, no pokazuje jednak powszechność tych praktyk religijnych i to, że to życie religijne kwitło, w jaki sposób oczywiście, może to jest słowo... Hmm nie do końca pasujące. No, nie zamarło w każdym razie. No tak, razie. tak. Jest, jest faktem. No i za dużo jest tych świadectw, żebyśmy nie mogli jednak dać im wiary. Tylko, że no, jak jest akcja, to musi być reakcja. Gdyby nie zapał części tych oficerów, gdyby nie ich determinacja, żeby utrzymać te praktyki, żeby śpiewać te pieśni religijne, prawda, żeby uczestniczyć w tych no, nabożeństwach, w cudzysłowie, żeby, się, żeby chęć spowiadania się, no, no to to, 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 to życie nie mogło oczywiście kwitnąć, bo musi być odzew jakoś na tą, na tą gotowość tych, tych księży. Tak więc tutaj jakby dwie strony są autorami tego sukcesu w cudzysłowie. że tak, posługa była potrzebna po prostu. Posługa była potrzebna, bo było i zapotrzebowanie, no ale to zapotrzebowanie było w sposób taki, jakie to było możliwe realizowane i realizowane na tyle w sposób dojmujący, głęboki i zapadający w pamięć, że zachowało się właśnie w relacjach licznych, zróżnicowanych świadków, mniej lub bardziej religijnych zresztą. Tak więc to, to pokazuje, że jednak mówimy o zjawisku realnym i znaczącym. Wojenne losy polskich księży i kapłanów i innych wyznań. O tym dzisiaj rozmawiamy w cyklu Echa Historii. Profesor Patryk Pleskot, historyk z IPN-u, autor książki Księża z Katynia, która ukaże się na początku marca, jest gościem tego wydania Nocnych Świateł. Półmetek mamy za sobą. Wracamy do Państwa za chwilę. Od 7 minut mamy już czwartek, 20 lutego. Nocne Światła trwają od 23. Druga część programu właśnie się rozpoczęła. Tym razem w cyklu Echa Historii o wojennych losach polskich księży i kapłanów i innych wyznań. Rozmawiamy z gościem programu, którym jest profesor Patryk Pleskot, historyk z IPN-u, politolog, publicysta, pisarz, autor książki, księża z Katynia", której premiera będzie miała miejsce na początku marca. Kiedy czytałem historię księdza Józefa Czemerajdy, to tam taka historia jest dosyć, powiedziałbym, no nietypowa. Kiedy jeden z politruków zaczyna prosić, aby przetłumaczono mu hymn, kiedy ranne wstają zorze. No właściwie taka dosyć osobliwa propozycja, <laughs> biorąc pod uwagę to, że jak sam pan tutaj wspomniał, no przecież to byli absolutnie ateiści walczący z kościołem. No chodziło może o to, żeby się dowiedzieć, o czym Ci Polacy śpiewają, czy to nie są jakieś pieśni anty, antysowieckie. Tak więc myślę, że połączenie ciekawości no, z jakimś zapotrzebowaniem na e, opanowanie no, nieznanego e, nieznanego języka w tym znaczeniu, że no, właśnie śpiewane pieśni, którą śpiewają nagle wszyscy chórem, no, uważano to pewnie za zagrożenie. No I rzeczywiście ci Polacy najpierw nieufnie podeszli do tej propozycji, że to nie jest jakaś. Czy to jest jakaś prowokacja? No, a w końcu zaczęto tłumaczyć tą, tą pieśń no i okazało się, że ten politruk no, jakby zupełnie nie, nie, nie rozumie właśnie tego wymiaru ponadmaterialnego, prawda? To był... jak, może, jak śpiewać, może, może. Tak. No właśnie, jak <śpiewać, śpiewać, może, może. Otóż to. E, pewnie był, ta, była to osoba już no, może nie urodzona, ale no, ukształtowana po rewolucji bolszewickiej, która nie znała właściwie innego. W Alter... nie znał alternatywy do świata poglądu materialistycznego, jak to Wokół stalowym młotem socjalizmu. No tak, tak więc, tak więc rzeczywiście taka treść, no, która w takim bardzo wąskim właśnie materialistycznym rozumieniu, oczywiście nie ma większego sensu, no, była dla niego... Zupełnie niezrozumiałe, i może dlatego zareagował w sposób no, jedyny dla siebie zrozumiały z kolei i zaczął pogadankę antyreligijną anty dla, tych, dla tych oficerów, chcąc być może jakoś ukryć swoje tutaj niezrozumienie. No, ale został, jak to przynajmniej zostało przez we wspomnieniach, dość szybko zgaszony, bo kiedy zaczął się wyśmiewać, prawda, że przecież Boga nie ma, bo nikt go nie widział, no to jeden odważny Polak się znalazł, który zapytał go, czy istnieje w Ameryka, prawda? Ten politruk powiedział, no przecież istnieje. No, Ten tak powiedział, ale przecież pan nigdy tam nie był, no pan jej nie widział. No wtedy politruk się oczywiście czerwony, prawda, i wybiegł jak niepyszny. Bardziej czerwony niż był. <grym, bardziej <grym, czerwony <grym, niż był i wybiegł z, tej, z tego baraku. No może taka żartobliwa, no, ale jednak ukrywająca też bardzo poważne jakby zderzenie, prawda? No, właśnie tych oficerów, tej elity polskości, no, ukształtowanej jednak w jakiejś tradycji judeo-chrześcijańskiej, tak więc tak, tak to ogólnie e, ujmijmy, czy przynajmniej w tradycji Metodego, naprawdę Jeżeli to jeszcze weźmiemy szeroko-słowiańską. Tak, no, szeroko -słowiański, tak Ta, kontekst, prawda? Kontekst szeroko-słowiański. Z drugiej strony, no, właśnie z tym nowym człowiekiem radzieckim, czy nowym systemem, który ci ludzie reprezentowali, no, który był zupełnie w innym porządku rzeczy ukształtowany, no i to zderzenie było. W tym akurat w przypadku dość żartobliwe, ale no w ogólniejszym wymiarze i w tym kontekście, zwłaszcza o którym mówimy, czyli no zbrodni katyńskiej, no było zderzeniem tragicznym, no brutalnym. No i Jednak ta, w, no w krótkiej jakby perspektywie, ta naga siła wygrała, prawda? No bo oficerowie w większości zostali wymordowani, no ale sam fakt, że dzisiaj o tym mówimy, prawda, i tą pamięć o tych oficerach duchownych czy, czy ogólnie oficerach y, y, przypominamy, no jednak może wskazywać na tym bardziej optymistyczną jakby konstatację, że w dłuższej perspektywie czasowej, no gdzieś jednak ten porządek tradycyjny, mm, no może nie tyle wygrał, co jednak e, odnalazł swoje miejsce. Przynajmniej, tak. No chociaż ci z Polaków, którzy przeżyli e, łagry i wywózki, e, którzy wyszli z armii Andersa, to w ich wspomnieniach bardzo często się spotyka takie sformułowanie, że to jest sowiecka dzicz. Że, że to było spotkanie z absolutnie innym światem, no, chociażby Józef Czapski, no nie ludzkiej tak. ziemi, no to, to jest to, co on tam opisywał. Zresztą jak, jak sięgniemy do literatury łagrowej, no to, to rzeczywiście to są rzeczy, od których się włos jeży na głowie. To jest spotkanie z czymś, co, co wyklucza w ogóle jakby człowieczeństwo takie, jakim rozumiemy, prawda? To jest no, rzecz, która naprawdę jest trudna do pojęcia i być może... E... Dobrze o naszych czasach świadczy to, że nie potrafimy sobie tego do końca wytłumaczyć, bo to oznacza, że nie mieliśmy takiego doświadczenia. No to w jakiś sposób jesteśmy tutaj w znacznie lepszej sytuacji niż właśnie ofiary obu totalitaryzmów. Przecież pamiętajmy, że przy tych ofiar mamy też no, może liczbowo przede wszystkim samych Rosjan, prawda? No którzy przecież byli naj, najbardziej licznymi ofiarami systemu, który u nich zapanował. Więc to nie jest kwestia mówienia właśnie Rosjanie kontra Polacy, prawda? Tylko, no system bolszewicki, sowiecki kontra. Inne jakby narody podbite przez ten system, w tym, w tym Polacy. Tylko ja zawsze tak jakby rozważając podobne kwestie, o które tutaj pyta Pan redaktor, właśnie to bestialstwo, to dziczo, ten inny świat, inny porządek rzeczy. Mówi tak, no okej, okay, rzeczywiście, powstaje ten nowy ustrój zupełny, bolszewizm, no rzecz właściwie bez tradycji, no, tradycja to jedyna, to jakaś marksistowska, ale rozumiana w sposób zupełnie zwulgaryzowany przecież. Można mówić, że nowy człowiek sowiecki, prawda, właśnie zrywający totalnie z, z tą cywilizacją zachodnio-wschodnioeuropejską, można powiedzieć, że to na gruncie właśnie tej zawsze trochę opóźnionej, tego cywilizacji historia w ogóle, w Rosji, no ale z drugiej strony niech pan zwróci uwagę na to, że przecież mamy z drugiej strony, najbardziej europejski z możliwy, możliwe państwo z niesamowicie bogatą wysoką kulturą. Niemcy, no, w których rodzi się co? Rodzi się to samo bestiarstwo. Prawda? No, manifestowane w inny sposób, ale, ale to samo. Tak? Więc ja nie wiem, czy to jest kwestia by, tradyc tradycji, czy zerwania tą tradycją, no bo przecież tutaj mamy naród, tysiącletnią rzeszę naprawdę, o, o tradycjach znacznie bogatszych i zróżnicowanych niż, nie wiem, tradycja polska, czy, czy może jakaś inna, chociaż oczywiście to porównania są zawsze yy, yy, względne. No i to bez, czy to bestialstwo niemieckie w związku z tym było w jakiś sposób łagodniejsze, lepsze niż to sowieckie. Można powiedzieć, że było bardziej uporządkowane. Rzeczywiście. Tak, tak. Było bardziej metodyczne. Chociaż zwraca pan też uwagę no, w książce, że, że Rosjanie w no podobnie właśnie. ekonomiczny, że tak powiem przemysłowy sposób mordowali przecież. To było wszystko bardzo przemyślane i, no, i bo... ekonomicznie usprawiedliwione. Można powiedzieć według rachunku ekonomicznego ekonomicznego. Jeden strzał, nie, nie tak, dwa, czy więcej tak. marnujemy nabojów, prawda? No właśnie. Przecież jest, ten Wasili y, Błokin, ten supermorderca, który trzyma tak. na, na swoim sumieniu kilkanaście tysięcy ofiar tak. własnoręcznie zamordowanych, on dokładnie mówił, że gdzie strzelić, kula, którędy wychodzi, żeby nie było brudno, prawda, i tak dalej. Mm -hmm. I ten cały system przecież zbrodni, przynajmniej e, w, w wypadku... Mm... No, w wypadku Harkowa i, i, i Tweru był bardzo, cała logistyka była rzeczywiście zorganizowana od A do B. Od momentu y, przywiezienia, prawda, na stację kolejową y, partii y, jeńców poprzez przewiezienie ich do, do więzienia NKWD, y, szybkie przesłuchanie, potwierdzenie tożsamości. Zaprowadzenie do celi śmierci, strzał w tył, w tył głowy i w momencie, w którym kolejna ekipa, prawda, porządkująca, można powiedzieć, wynosi zwoki specjalnym wejściem do przygotowanej z góry ciężarówki, chodzi już kolejna osoba, prawda? Więc to jest naprawdę system inżynieria zbrodni doprowadzona, no, może do perfekcji, to dużo powiedziane, ale zorganizowana w sposób dokładny. Ten pragmatyzm zbrodni masowej, no, jest cechą charakterystyczną właśnie nie tylko Niemców nazistowskich, ale również. Również Sowietów. Oczywiście można powiedzieć, że ten nieludzki, zupełnie no, system stworzony w ramach Holokaustu, prawda, z, z obozami koncentracyjnymi, rzeczywiście nie powtórzył się w takiej skrupulatnej skali czy w takiej skrupulatnej formie w Rosji, w, w Rosji sowieckiej czy w Związku Sowieckim. Rzeczywiście ta upiorna skrupulatność Niemców jest bardziej może widoczna. No ale bestialstwo jest równe. Może Niemcy rzeczywiście nie, nie zostali zapamiętani, jaka ta czerwona szarańcza, która przeszła, prawda, w 1944-1945 roku przez Ziemię Polskie z tym hasłem: dawaj czasy, prawda, czyli zabieraniem zegarków i ogałacaniem właściwie gospodarstw, tak biednych, ze wszystkiego, co tylko się dało. No ale przecież. Na, na litość no. w ramach obozów koncentracyjnych przecież żydów rozbierano do naga i zabierano wszystko prawda co tylko tak, mieli oprócz zębami tak. i, i włosami prawda tak, no to tak. co jest większym barbarzyństwem i bestialskim no, no naprawdę to jest jakby matematycznie nie ma co tego stawiać na różnych szalach to jest bestialstwo totalitarne, reprezentowane właśnie przez, to, przez tą zupełnie nową cywilizację w cudzysłowie bolszewicką, jak i nazistów, nazistów którzy byli jakby no jednak etapem no, tysiącletniej historii rzeczy. Tak, no Uznawali się za nadludzi. na dla ludzi, Tak więc no, to jest, dotykamy jakby fenomenu bestiasja totalitaryzmu, no, który chyba jest równie trudnym do zrozumienia, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no jednak immanent... Może nie transcendentem, to źle byłoby określenie, ale no też jakimś dotyka samych tych strun istoty, istoty człowieczeństwa, jak to bohaterstwo, właśnie to nagle budzenie się katakombowego chrześcijaństwa w obozach zagłady. No i tu nawiązujemy do cytatu, który pan redaktor przedstawił, że właśnie to człowieczeństwo się objawia w skrajnych formach, no w skrajnych warunkach, w skrajnie dobrych bądź w skrajnie złych. No właśnie, chociaż w niektórych przypadkach nie miało szans się rozwinąć, no bo jeżeli już mówimy o obozach zagłady, no to właśnie tam pamiętam jak z pana kolegą po fachu z IPN-u lubelskiego, doktorem Rafałem Wnukiem, który pamiętam był swego czasu redaktorem naczelnym takiego monumentalnego albumu Podziemia Polskie, Polskiego Niepodległościowego. Chyba to było w 2008 roku wydana publikacja. No rozmawialiśmy przy okazji, a ponieważ pochodzi z Lubelszczyzna, ja z córką akurat krótko wcześniej byłem w obozie w Bełżcu. No i tam od zdania do zdania nam zeszła rozmowa na Bełżec, no to. Tam e, doktor Wnuk mówił o tym, że no, średnia długość życia trwa tam około 17 minut. Oczywiście od przekroczenia bramy do, do komory. I, I po drodze, oczywiście, golenie e, i pseudoprysznic, prawda, bo, bo nam no, no, okreciało gaz lepiej działa. Ta, ta Ziemia Okrzemkowa lepiej puszcza, wypuszcza gaz, ten cyjanowodór, i tak dalej, i tak dalej. No więc no, fabryka śmierci. No, tam miejsca na posługę kapłańską pewnie przez te 17 minut by było absolucja generalna i to wszystko. No. Czyli mamy no, fabrykę śmierci kontra archi archipelag Gułak, to można hasłowo, tak, tak. hasłowo ująć. No, rzeczywiście formy trochę, trochę inne, ale chyba. No, skala bestialstwa i liczbowo, i jakościowo, jeżeli to dobre określenie, porównywalna. Tak, no pamiętam jak sołżaniec w archipelagu Guak napisał, no, że szczególnie wyróżniającą się grupą, która tak stawiała opór, no to byli Ukraińcy. I tam mało kto chciał podskoczyć. No Urkowie, że ciasno oni się trzymali razem, no bo to była grupa z, z powodów przeróżnych, przedziwnych przez Sowietów w obozach y, usankcjonowana i być może dlatego, że sami strażnicy się ich bali, bo oni się z nikim nie liczyli. Y, no ale była też ta grupa y, tych Rosjan, którzy tam nadal uważali, że to dobrze, że tam trafili do, do, do łagru, no bo do Stalin się nie nie myli, prawda? Więc jeżeli ich tak wsadził, to znaczy, że ma rację i jest okej. Okay. No. no, ludzie radzieccy jak widać pozostawali niekiedy ludźmi radzieckimi do końca. No to jest specyfika rzeczywiście tego, tego akurat wschodniego totalitaryzmu, no bo, no, raczej trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, któryś z, no, któraś z ofiar prawda, obozów koncentracyjnych w Niemczech, no jakby do końca tego krótkiego obozowego życia, no, jakby wierzyła w Hitlera. No tutaj oczywiście to, to jest zupełnie co, co innego. Ale no pozostaje też pytanie, na ile czy inaczej rzecz, rzecz tą, tą bym ujął. No, z tego, co się, co się wydaje, co możemy stwierdzić na podstawie wspomnień czy strzępów dokumentów, no Polacy też jakby nie przetrzymywani w tych obozach jenieckich na wschodzie, no nie dali się nabrać na tą propagandę sowiecką. Pamiętajmy, że ona była im łopatologicznie dość narzucana, prawda? Przez te gadały takie, radiostacje, prawda? Przez jakieś pogadanki organizowane, prelekcje czy nawet pokazy tak, improwizowane, kinowe. No ale z tego, co się wydaje, i co się wydaje, jest też prawdopodobne, no jednak. Oficerowie polscy, przedstawiciele tej elity polskiej, no, skonfrontowani z warunkami życia, z jakimi zostali, właśnie, w jakimi zostali postawieni, no i skonfrontowani z 17 września 1939 roku, no, <laughs> raczej stali na straconej pozycji, pozycji dla propagandystów sowieckich, no, bo jak w takim, w takim kontekście można by ich przekonać do, do sowieckiego modelu życia. Natomiast no, trzeba pamiętać też o tym, że niektórzy z nich. Wydaje się, że to raptem kilka procent, czyli procent naprawdę niewielki, jak, biorąc pod uwagę ekstremalne warunki, no, poszedł na jakąś formę współpracy z sowieckim um, okupantem czy z tymi no, oprawcami, prawda, czy jeńcami, no w jakiś sposób wchodząc no, w jakąś grę, współpracę, e, czasem po prostu donoszenie, prawda. No tak, e, Berling, prawda. No tak, chociaż to, to się wykuwa, wykuwało też e, w czasie, e, no ale to jest, mówię, kilka procent, to jest naprawdę mało, no, biorąc pod uwagę... E, te ekstremalne warunki, w jakich się znaleźli, to jest naprawdę mały procent i powinniśmy raczej no, może nie cieszyć się, to jest złe z kolei określenie, ale uznać tą liczbę i ten odsetek na osób, które w jakiś sposób no, zdradziło, to też duże słowa, nam łatwo jest takie wyroki ferować, prawda? No, ja naprawdę nie wiem, jak bym się zachował w takiej, w takiej sytuacji. Dlatego zawsze jak słyszę właśnie, że dyskusji na temat tego, kto się tam dobrze zachował w czasie wojny, w czasie <laughs> czy, czy źle, czy nawet później w okresie PRL-u, kto donosił, kto, kto nie, kto poszedł na współpracę z SB, kto nie poszedł. No jestem bardzo ostrożny, oczywiście jakby nie relatywizując i nazywając no, rzeczy dobre dobrymi, a złe złymi, na tej jednej, to jest możliwe, jednak zawsze jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o ocenianie takie proste, bo nam łatwo jest oceniać. Osoby, siedzimy tutaj prawda, w studio w demokratycznym e, e, państwie, no, nikt nam nic złego nie zrobi za to, co, co powiemy, i możemy sobie łatwo ekskatedra mówić, że ten się zachował dobrze, ten źle, ten zdradził, ten, ten nie. Natomiast no, musimy pamiętać jednak o tych okolicznościach, w których ci ludzie funkcjonowali. I nie mówię nawet o PRL-u, prawda, tu rzeczywiście można dyskutować, no, ale o skrajnej sytuacji, w której jesteśmy w obozie jenieckim, sowieckim w okresie II wojny światowej. No Dla mnie te kilka procent osób, które w jakiś tam sposób zostało złamanych, no, to jest powód. No, no co mówimy, Do Dumy to znowu źle zabrzmi, ale to jest naprawdę niewiele. No, tak to może określę. Bo jedna losy polskich księży, ale nie tylko. O nich rozmawiamy, także szerzej przyglądamy się echom historii, które do dzisiaj. Krążą w naszej przestrzeni i nie pozwalają nam o nich zapomnieć. Gościem programu jest profesor Patryk Pleskot, historyk ZIPN-u, politolog, publicysta, autor książki Księża z Katynia, która ukaże się na początku marca. Za chwilkę ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Nocne Światła dzisiaj poświęcone echom historii. Wojenne losy polskich księży, kapłanów innych wyznań, ale także szerzej Polaków w mundurach i nie tylko. O tym rozmawiamy z gościem programu profesor Patryk Pleskot, historyk, główny specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej, politolog, publicysta, pisarz, autor książki Księża z Katynia, która to jest przyczynkiem do naszej rozmowy. Książka ukaże się w księgarniach na początku marca. Kolejna myśl, która, która jakoś bardzo mnie poruszyła podczas lektury książki, no to jest te 6300 ofiar w twerze. No kiedy mówimy o Katyniu, no to rzeczywiście on jest pewnym symbolem, tak jak już na samym początku powiedzieliśmy, pewnej geografii śmierci, ale ten twer, ten pokój śmierci z tym mhm. Katem, o którym już wspomnieliśmy tutaj, Wasiliem Błochinem e, i te 6300 oficerów zamordowanych w ten sposób, no jakoś ten obraz może nam się kojarzy z filmu Andrzeja Wajdy, mhm. prawda, że te wyroki, te, te, to, to zabijanie było gdzieś w lesie, no i częściowo było, no ale to mhm. Tak naprawdę w dużej mierze się odbywało właśnie w, tym, w tej koszmarnej komnacie bez okien, z, można powiedzieć, z wysypanej trocinami, żeby to usprawnić, żeby, żeby było jakoś łatwiej, łatwiej sprzątać. No, to, to jest jakiś koszmar rzeczywiście, bo mhm. um, um, można powiedzieć, że tak jak pan tutaj wspomniał, że ta logistyka e, tej fabryki śmierci e, robi jakieś szczególnie przerażające, e, przerażające wrażenie. Mhm to tak to bym jakby sklasyfikował może bo w ramach żeby tutaj też to było jasno powiedziane mówiąc zbrodnia katyńska przeważnie mamy na uwadze trzy główne obozy jenieckie prawda no to jest właśnie Ostaszków z tego oficerowie byli mordowani w Twerze no to jest Kozielsk i to jest to jest Starobils, prawda są to te trzy główne miejsca o których się mówi, no i właśnie z Ostaszkowa, ci oficerowie ponad 6 tysięcy, to była najliczniejsza grupa chociaż to właśnie też była zróżnicowana grupa społeczna to nie byli tylko sami oficerowie, ale też właśnie nauczyciele policjanci i tak dalej byli przewożeni do Kalinina bo wtedy tak się Twer nazywał od nazwiska bolszewickiego rewolucjonisty czyli Kalinin Twer tam byli mordowani w tym pokoju śmierci. Codziennie właściwie od początku kwietnia do, do początku czy do połowy maja. Kilkaset osób, od kilkudziesięciu do kilkuset osób dziennie. I później ciężarówkami po kilkadziesiąt ciał wywożono przez całą noc, bo to nocą mordowano, kilkanaście kilometrów dalej do podmiednoje, prawda, tam gdzie, gdzie był po prostu zbiorowy, zbiorowy grób pod tą wioską. Bliźniaczy proceder stosowano Stosowano, stosowano z jeńcami ze Starobielska, których przewożono do Charkowa. Tam mordowano w analogicznej celi śmierci, też nocami przez ponad miesiąc, po kilkaset, od kilkudziesięciu do kilkuset osób, co każdej nocy. I wywożono za przedmieścia właściwie Charkowa, czy wieś Piatichatki i Chatki. tam chowano też w zbiorowych mogiłach. I żeby było. Ciekawiej, może to nie, 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 nie najlepsze określenie, najmniej pewności jest do, co do sposobu mordowania w tym najbardziej kanonicznym miejscu, można powiedzieć, czyli w lesie katyńskim. No bo tu troszeczkę nasza, nasza wiedza jest rozproszona. No też jeńców z Kozielska przewożono wagonami na zachód przez Smoleńsk, no właśnie do stacji Gniezdowo mniej więcej. W pobliżu miejscowości Katy, gdzie znajdował się taki, taki lasek, bardziej przypominający zagajnik, no, albo powiedzmy, no, no las nie taki zupełnie puszczy, nie, nie puszcza, prawda? I tam wiemy, że zakopywano, prawda, w tym lesie, w, w kozich górach takiej części tego, tego lasu, w tych, zgrobowy, w tych masowych mogiłach, po 12 rzędów w każdym rowie. No i taki obraz zapamiętany też z mediów, czy nawet jeszcze z plakatów wojennych, zresztą Niemcy zaczęli niestety to propagować, no to jest ten obraz oficera, który stoi już nad wykopanym rowem, las i dostaje strzał w tył głowy, od razu pada do tego wykopanego już rowu. Tak pewnie było, ale być może wcale to nie było najbardziej, znaczy najczęstsza jakby przyczyna, czy metoda zabijania w Katyniu. Per analogiam, prawda, w stosunku do tego, co się działo w Twerze, czy do Charkowa, przypuszcza się, że być może większość jeńców, którzy byli przesyłani z Kozielska do Katynia, ginęła w pobliskiej no, daczy tak zwanej, czy Wilienka WD, prawda, no właśnie na wzór tego, co się działo w tych pokojach śmierci w Kalininie, czy w Charkowie, i dopiero z tej daczy byli przewożeni już jako nieżywi prosto do tych grobów masowych w Lesie. Część, nie wiemy do końca jaka, być może już była mordowana po drodze z Kozielska do Katynia, no bo te transporty przejeżdżały przez Smoleńsk i tam właśnie też było, była siedziba NKWD lokalnego, i tam być może w piwnicach też mordowano ludzi, którzy później już no, trupy przewożono po prostu do tych pasowych grobów w Katyniu. Tak więc to najbardziej kanoniczne miejsce jest paradoksalnie no najluźniej rozpoznane, najmniej, zbadamy, najmniej, tak. najmniej, najmniej zbadane, bo też najmniej się, się zachowało akurat z tego e, z tego miejsca. Tak więc no, wiemy na pewno, że z akurat nielicznych zachowanych źródeł, że rzeczywiście transporty wypełnione jeńcami przejeżdżały na tą stację gniezdowo. Tak więc może te mordy w Smoleńsku były, były jakimś tylko wyjątkiem. No ale właśnie pytanie, co się działo dalej? Czy te tak zwane czarne wrony, czy czarne kruki, jak mówiono, takie właśnie ciężarówki, czy półciężarówki, pół autobusy więzienne, które podstawiały się pod te wagony, prawda? Zawoziły po kilkadziesiąt osób prosto do lasu i tam rzeczywiście padały strzały, czy jednak z przystankiem na tą ukrytą w lesie willę KWD, gdzie mordowano i dopiero przewożono? Tutaj nasza wiedza nie jest, nie jest pełna, ale od razu... A czy mogą być na to dokumenty, które są w sowieckich, przepraszam, w rosyjskich mhm. archiwach? Trudno przypuścić. No mamy pewne jakby zapisy ewidencyjne, listy, prawda? No, takie poszczególnych osób, którym nadawano numery, prawda? Tak więc po, ty, po tych listach można odtwarzać mniej więcej kto, gdzie, kiedy wyjechał. Natomiast ja nie spodziewam się, żeby to było aż tak na takim stopniu szczegółowości ustalane, prawda, że żeby była pełna dokumentacja właśnie działania tej widli śmierci. to takiej rzeczy się załatwiało raczej, raczej po cichu, mam wrażenie, ale mówię, to tutaj troszeczkę po omacku się, się poruszam, bo takiej wiedzy po prostu nie mam, bo taki materiał, przynajmniej nie wiemy o ich istnieniu. no Tyle można najbezpieczniej powiedzieć. Ale trzeba też pamiętać, że właśnie bez tych nielicznych ocalałych no właściwie nic byśmy nie wiedzieli, oprócz takich suchych zapisów ewidencyjnych list, takich bardzo biurokratycznych, ogólnikowych Stwierdzeń. Też to dotyczy zresztą tematu książki, no bo ta pamięć o, kapła, o kapelanach no jest ściśle związana właśnie z pamięcią o wszystkich ofiarach zbrodni katyńskiej, szeroko rozumianej. I tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch, dwóch osobach, które chyba mają największe zasługi, przynajmniej dla mnie najbardziej okazały się pomocne przy pisaniu tej książki. To jest z jednej strony ksiądz Zdzisław Peszkowski, który przetrwał przetrwał Kozielsk, przetrwał ten obóz. z rodzin katyńskich. Tak, tak, tak. No i bardzo niezwykła zupełnie postać. On w ogóle został wyświęcony kapłanem, na kapłana dopiero wiele lat po, po, już, po, po, już po wojnie. On jeszcze w momencie, w którym przebywał w o, o, obozie, prawda, w tym 40 roku kapelan, czy 30, od 39 roku tym kapelanem, kapłanem jeszcze nie był. Być może też dzięki temu udało mu się mm, przetrwać. Później po wojnie, no, bardzo barwne życie, dość powiedzieć, dwa lata spędził w Indiach, chociażby, gdzie opiekował się polskimi dziećmi, właściwie jeńców polskich, prawda, które znalazły się tam po zakończeniu II wojny światowej, później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a w końcu już jak przekroczył 70 rok życia, został, no doczekał transformacji ustrojowej, prawda, że na przełomie 80-tych, 90-tych po raz pierwszy wrócił w te, w te strony wojenne, prawda, właśnie w Kozielski i odwiedził też. Katyn i zaangażował się bardzo silnie w tą działalność tzw. rodzin katyńskich, właśnie w upamiętnianiu Katynia i przez ostatnie lata swoje, swojego życia, właśnie do końca, już grubo po 80, jeszcze otwierał strzałem z pistoletu rajdy katyńskie, prawda już w XXI wieku. No niezwykła zupełnie postać, no, dzięki której i dużo wiemy, ale która też bardzo przyczyniła się do upamiętniania, do wynajdywania różnych danych, do też naciskania na Moskwę. On regularnie bombardował w latach 90. jeszcze tam administrację rosyjską kolejnymi szczegółowymi pytaniami o kolejne osoby czy o kolejne wydarzenia. Jest to postać naprawdę bardzo zasłużona, bez, których, bez której ta książka po prostu nie powstałaby, bo nie miałaby z czego. I druga taka no postać. Tak, to, kawalerzysta, a przecież doktor filozofii. No, no, tak, no, postać można powiedzieć, filmowa. Człowiek, człowiek renesansu, tak. Postać zupełnie filmowa, no i właśnie też święcenia kapłańskie przyjął w Stanach Zjednoczonych, już jako dojrzały, zupełnie. Mężczyzna. Ale druga postać, o której chciałbym wspomnieć, bo się, już zapomnę, a bardzo, nie, a bardzo nie chciałbym zapomnieć, bo bez niej też ta książka by nie powstała, mam wrażenie, to jest wspomniana na początku opowieści o Janie Ziłkowskim, dziesięcioletnia Basia Tarkowska, która w 1983 roku miała te E, e, nie, nie, taki sen miała właśnie tak, w Nie Tak, sen, który odciera książkę. Tak. Tak, 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 no właśnie, ale no, jakby wstrząsając do, do snu, no bo jest to postać dzisiaj już no nie młoda, prawda, ale bardzo aktywna na tle właśnie upamiętniania księży, którzy, czy kapelanów, którzy brali udział w, czy, brali udział, jest, że byli ofiarami zbrodni katyńskiej, czy, czy przetrwali, ale też, którzy tam zginęli. Ona właśnie pod wpływem im tak pewnego impulsu, do którego przyczynił się ten sen z początku lat 80., no bardzo zaangażowała się w, w no, no badania, odkrywanie tej, tej, tej historii, no zupełnie amatorsko, nie będąc historyczką, ale dotarła rzeczywiście, no, przeszperała wszelkie możliwe archiwa diecezjalne, kościelne. No, też otrzymywała takie no, informacje od innych osób, bo rozkręciła całą akcję właśnie upamiętniania, czy zbierania informacji tych, o tych księżach. Wydała kilka książek, też takich zbiorów, kompediów, wiedzy na temat kapelanów katyńskich. No po prostu dostarczyła też mi po prostu amunicję, że tak powiem, do, 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 do tej książki. Jest to postać niezwykle zasłużona, o której warto powiedzieć, ale on też pokazuje no, w pewien sposób zwycięstwo pamięci mimo wszystko o Katyniu. No, ta pamięć no, manifestowana w zupełnie zadziwiający sposób przez sny właśnie, które ta Barbara Tarkowska miała, w, 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 w których śnił jej się ksiądz Jan Dziółkowski. Zmarły przecież w Katyniu. Ten najbardziej tak, aktywny Kazał chyba... jej kopać łopatką. Tak tak, tak, tak. Najbardziej aktywny kapelan Kozielska zamordowany w Katyniu. Tak więc no to oczywiście troszeczkę może pół żartem, pół serio, chociaż też nie najlepsze określenie, ale gdzieś ta pamięć nawet tak właśnie, w zupełnie zadziwiający sposób, gdzieś próbowała się tworzyć wyrastać z podziemi. Tak, wyrastać z przy... podziemi tak? tak, jeszcze w latach 80., kiedy przecież Katyn był nadal tematem tabu, o którym się albo w ogóle nie mówiło, a jeśli już, to półgębki, tylko właśnie jako zbrodnia niemiecka. Ja pamiętam jeszcze mniej więcej 20 lat temu, kiedy. Nagrywałem księdza Paszkowskiego, jak wspominał właśnie mhm. ten, ten pobyt tam na tej nieludzkiej ziemi. No to muszę powiedzieć, że to człowiek, który uderzył mnie niezwykłą pokorą mhm. w ogóle wo wobec tych wydarzeń, które przecież no, odbiły się na jego życiu bardzo mocno. Ale wspominał, że tam się wiele nauczył, że tak naprawdę to potwierdza ten fakt, o którym mówiliśmy, że, że tam była elita. Mówi, mhm. że tam się mnóstwo nauczył tak. od ludzi, z którymi spacerował, od tych oficerów, z którymi rozmawiał. Języków się zaczął uczyć. Języków się uczyć. Ale mówi, że, mówi, że dowiedział się, z fizyki, z której był zawsze słaby, przecież tyle się dowiedział właśnie, bo tam byli specjaliści z różnych dziedzin, on ich słuchał, słuchał, rozmawiał, że przecież tam byli fantastyczni ludzie, że on tam się niezwykle rozwinął przez rozmowy z ludźmi, więc to tylko potwierdza, jaki kwiat w ogóle naszej inteligencji myśmy stracili tam w Katyniu. A to mi się od razu kojarzy z tym postać trochę z innej bajki, ale w repozor takiej innej, Elżbiety Zozawackiej, prawda, która była z kolei prześladowana przez okupanta niemieckiego, a później przez stalinowców, w, siedziała w więzieniu, prawda, i jakby uczyła, obierając kartofle, prawda, w kuchni więziennej, wycinała, przecinała te, te ziemniaki na pół i wypisywała litery i y, uczyła współwięźniarki, nazwy kryminalistki, złodziejki, alfabetu, prawda, uczą cię pisać, tak więc, no gdzieś to walka za wszelką cenę o utrzymanie jakiejś takiej, to celita oczywiście, ale też utrzymanie takiej ludzkiej godności, prawda, o zachowanie jakiejś. Jednak poczucie, że jesteśmy ludźmi, a nie zwierzętami w zwierzęcych warunkach, no chyba jednak pokonywała ten totalitaryzm, bo ci ludzie ginęli, ale no dziś o nich mówimy, prawda? No tak, no, ma swój pomnik w Toruniu, prawda? No, no, więc, no, o, o Świniko... Jedyna cichociemna. No kobieta, tak. bo Cicho ciemne było wielu, ale jedyna kobieta, tak, tak. No i zresztą też są liczne pomniki katyńskie, drzew, dąby, dęby pamięci właśnie jeśli mm -hmm. chodzi o ofiary katynia. Oczywiście to nie jest takiego, taką czystą satysfakcji, że a, teraz fajnie zrobiliśmy pomnik, no to już jest wszystko, wszystko w porządku i wygraliśmy, prawda? Nie, nie chodzi o takie jakby tej prze, prze, przerzucanie się, prawda? kto wygrał, kto przegrał, ale. ale no, żeby takie... się przyjrzeć tej postaci i, i zastanowić się, ile z niej mm -hmm. mogę ja mieć, prawda? W sobie. Tak, ale też takie pokazanie, że właśnie gdzieś ta ludzka godność, którą, o którą się walczy, no jakoś jednak wygrywa, pomimo tego, że tak czysto po ludzku rzecz ujmując, tak czy właśnie materialnie, no, przegrywamy, no bo tracimy prawda, życie, prawda, czy w tym obozie ci ludzie ginęli, ale gdzieś tą godność nie wszystkim pewnie, ale jednak wielu udało się zachować i jak o tym wiemy, pamiętamy i to nas w jakiś sposób porusza, prawda jakieś zwycięstwo, czy może to znowu nie jest dobre słowo, to jest. Wojenne losy polskich księży, wojenne losy Polaków, którzy na nieludzkiej ziemi byli prześladowani. W cyklu Echa Historii właśnie o nich dzisiaj rozmawiamy. Profesor Patryk Pleskot, historyk z u autor książki Księża z Katynia, która ukaże się niebawem, jest gościem programu. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Prosimy pozostać z nami. Wracamy za moment. Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła. Za niespełna 14 minut minie pierwsza, ostatni prawie kwadrans tego wydania Nocnych Świateł. W cyklu Echa Historii rozmawiamy o wojennych losach polskich księży, ofiar totalitaryzmu. I gościem Nocnych Świateł jeszcze przez te parę minut jest profesor Patryk Pleskot, historyk z IPN-u, autor książki Księża z Katynia. Ta pozycja ukaże się niebawem na początku marca. Gdy rozmawialiśmy o totalitaryzmach, to ten system GŁAK rzeczywiście jest też ma, ma swój odpowiednik, prawda? W, w... W nazistowskim systemie. Oczywiście mówiąc, myśląc o, o tym systemie obozów, obozów koncentracyjnych niemieckich, to myślim przede wszystkim Auschwitz, Dachau itp., itd. Ale przecież ta cała historia zaczęła się dużo wcześniej, zarówno w Związku Sowieckim, przecież od Wysp Sołowieckich, które opisuje Sołżenicyn. No i pamiętajmy, że podobnie jak Pan mówił, iż wielokrotnie. Ofiarami tego systemu nieludzkiego sowieckiego byli Rosjanie, o tyle przecież tak naprawdę Hitler zaczął wojnę z własnym narodem od obozów koncentracyjnych, krótko po dojściu do władzy po roku 1933, jak obliczają historycy, około 150 tysięcy Niemców straciło życie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w obozach. Warto tym pamiętać i dobrze, że w sumie o tym wspominamy. Bo to jest istotny istotne zjawisko, ale też pokazujące pewien paradoks, który jest trudny do zrozumienia, bo z jednej strony rzeczywiście można uznać, czy to Niemców pod rządami Hitlera, czy to Rosjan, no inne kraje, tworzące, narody tworzące Związek Sowiecki, no pierwszymi i może najliczniejszymi do pewnego momentu, przynajmniej ofiarami tych, tych, tych systemów, to z drugiej strony przecież i Hitler, i Stalin do pewnego momentu, może w przypadku Stalina do, aż do śmierci, no cieszyli się autentycznym Poparciem społecznym i autentyczną popularnością. Te setki tysięcy ludzi, którzy uczestniczyli w zjazdach partyjnych czy w wiecach organizowanych przez Hitlera i ekstatycznie hajlowali, no to nie byli ludzie zmuszeni do tego. Oni naprawdę w to, w to wierzyli. Naprawdę Hitler cieszył się, myślę, że do 1941 roku co najmniej. A do później, Stalingradu. Tak, no, autentycznym. Poparciem społecznym, no, który gdzieś tam jest w jakiś sposób mierzalny, chociaż oczywiście nie sondażowo, no, to nie możemy procentowo dokładnie podawać. Jeszcze pewnie trudniejsze jest to w przypadku Sowietów, ale też i źródła, i dokumenty, i wspomnienia, i pamiętniki, i dzienniki no, pokazują powszechne uwielbienie dla wodza, generała Simusa, Ojca Narodu, którego sokoli wzrok prawda, obejmuje. Spojrzeniem naród sowiecki i cały świat, i my się gdzieś z tego śmiejemy, ale naprawdę dużo część ludzi w skali masowej w to wierzyło. To jest też jakiś niezwykły skutek czy jakiś efekt systemu totalitarnego. W jakiś sposób bym to określił oczywiście to jest określenie może nie nietrafne a e, e, syndromem sztokholmskim, w którym nagle wpada całe, całe społeczeństwo, prawda? Które staje się jedno, jednocześnie no, zakładnikiem. E, no, no, totalitarnego wodza, czy totalitarnego systemu, a jednocześnie w jakiś sposób uzależnia się od niego i wyraża pewne uwielbienie, prawda, w stosunku do tego systemu. No rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Trudno mi to z czymś, z czymś porównać, ale no jest to pewien tak, nic, no, Kiedy paradok. czyta się chociażby literaturę rosyjską, no takiego, dajmy na to, Anatolia Rybakowa, który mm -hmm. i jego pięcioksiąg Dzieci Arbatu, no to nie, nie był to pisarz, który jakoś szczególnie można powiedzieć wielbił Stalina, ale albo mu się przeciwstawiał. No i on opisując tę rzeczywistość no pokazuje rzeczywiście, że, że z jednej strony ten strach był powszechny, ale z drugiej strony ludzie uważali, że tak naprawdę to jest jakby Stalin jest centralną postacią uruchamiającą w ogóle jakby sowiecki żywot. Te, mhm. Tego państwa, który, który porusza właściwie wszystkimi, wszystkimi nitkami prowadzącymi do każdego obywatela. W gruncie rzeczy każdy miał poczucie, że, że jak, jakby niejako życie było jego zależne od Stalina. Tak, i, i być może to w jakiś sposób e, e, no, nie usprawiedliwia, ale tłumaczy z jednej strony no, tych oprawców nazistowskich, a z drugiej strony oprawców sowieckich. Od strażników po egzekutorów, prawda, w ramach zbrodni katyńskiej, jeżeli spełniali te rozkazy, no bo uważali pewnie, że tak trzeba. Oczywiście to, no, to się mogło nakładać na predyspozycje indywidualne, na jakieś no, wręcz no, psychologiczne czy psychiatryczne skrzywienia, ale to nie zmienia faktu, że przecież ci ludzie w ustrój wierzyli, a taka wiara była też wygodna, ponieważ o wiele łatwiej pozwalała przełknąć nawet te represje, które stosowano i te zbrodnie, których się dopuszczano. Tak więc no, gdzieś to pewne sprzężenie zwrotne następowało. No ale Wasilej Błochin, o którym tutaj wspomnieliśmy, supermorderca, który ma kilkanaście tysięcy ofiar na, na swoim sumieniu, po wojnie jakby żył sobie jeszcze dobre 10 lat. On zmarł chyba w okolicach 50, 1955 roku. I jakby nikt mu tego nie wypominał, prawda? kiedy już nawet przyszedł czas rozliczeń. No ale kto miał wypominać? No Chruszczow? No nie, no to przecież Chruszczow po skrytykowaniu Stalina robił wszystko, żeby na skrytykowaniu Stalina i jego najbliższych pretendentów do władzy się skończyło. Prawda? Tak więc trudno mówić o rozliczeniach ze stalinizmem. Oczywiście po 1955-1956 roku znika może masowe wydanie archipelagu Gułag. Rzeczywiście ten terror nie jest już zupełnie masowy, ale trudno mówić o jakichkolwiek rozliczeniach. No, z drugiej strony to dotykamy no, tego, co w, 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 już Arendt mówiła, prawda? I cała kwestia banalnego zła. Banalności prawda? zła. Tak. Banalności zła i ten, no... I też koncepcja dość krytykowana dzisiaj, niekoniecznie może taka jednowymiarowa. Natomiast no coś w tym jest, że często ci ludzie, czy to sowieci, czy byli naziści, albo kontynuowali kariery w przypadku Sowietów, jako zwykli urzędnicy, tak to może określmy, czy już osoby niekoniecznie zaangażowane w masowy terror, albo jak w przypadku nazistów, często gdzieś tam sobie to życie spokojnie wiedli, jako emeryci, normalni zwykli ludzie, którzy byli normalnymi, zwykłymi ludźmi. Przed nazizmem, prawda, czy przed bolszewizmem, to może okres no, czasowy był dłuższy, i okazywało się, że byli tymi normalnymi, zwykłymi ludźmi również, gdy nazizm się skończył, albo gdy stalinizm odszedł i przestał być realizowany w formie masowego terroru. Jeżeli to skontrastujemy znowu z zwykłymi, normalnymi ludźmi, którzy nagle odkrywali w obozach heroiczne cechy, jak ciężar, Prowadzili w ekstremalnych warunkach e, e, posługę duszpasterską, można powiedzieć, czyli stawiam tutaj zupełnie inny, jakby s, 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 kraniec szali, prawda, kiby, czy kraniec tej skali człowieczeństwa. <słuch> No to co, mówimy też o banalności dobra? No trochę to brzmi... No nie, no tutaj e, mówimy nie o heroizmie, dobrze. prawda? No tak, no no, ci, ci, o których mówimy, którzy są głównymi postaciami naszej rozmowy, a więc polscy księża, polscy patrioci, oficerowie, polska elita, no to są ci, którzy, można powiedzieć, położyli, położyli szyję na, na pniu historii i, i ten topór totalitaryzmu i te, te głowy im poodcinał. Ale jednocześnie mówimy o nich jako o tych, którzy są bohaterami codzienności, a ci, którzy ich życia zbawili, no cóż, owszem, no po wojnie może nie zostali rozliczeni, tak jak Wasilij Błochin, no, albo jak Hans Reinefarth, który został burmistrzem, prawda, jednego z miast na, na północy Niemiec i, i cieszył się dowódca sił niemieckich w powstaniu warszawskim, autor można pa pacyfikacji woli. Został szanowanym obywatelem. No, Paweł Łebkowski w ubiegłotygodniowym wydaniu Rzeczy o Historii, no, na pierwszej stronie pisał, że właściwie jest 300 tysięcy, chyba, jeśli dobrze pamiętam, nie nierozliczonych Zbrodniarzy niemieckich, tych, którzy maczali palce w, w, machinie, w machinie zbrodni niemieckich no, II wojny światowej. I właściwie oni odeszli już do, do historii. Nieliczni tylko jeszcze żyją, ale, ale to jest jakieś wielkie oskarżenie dla niemieckiego systemu. Systemu prawnego, który zresztą wiele lat jeszcze powoli naginał do tego stopnia prawo, że wielu urzędników czy prokuratorów generalnych było po prostu nazistowskimi urzędnikami albo, albo osobami, które wręcz były uwikłane w SS. To nie była tylko kwestia, to nie jest może tylko zarzut w stosunku do samych e, Niemiec. Tutaj wkraczamy już po prostu w real realpolitik e, e, i rzeczywistość zimnowojenne. No, Niemcy trzeba było wciągnąć t, 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 t tą część, która została. Po stronie zachodniej, do naszego obozu, prawda, zachodniego. No i tutaj za bardzo daleko idące rozliczenia no, były po prostu niewygodne. Oczywiście dokładnie tak samo było w przyszłej NRD, gdzie, która się w ogóle kreowała jako właśnie ci dobrzy Niemcy, jako my jesteśmy tymi dobrymi Niemcami, mieliśmy nic wspólnego z nazizmem, to ci neofaszyści, prawda, imperialiści. Atlantydzi z RFN są spadkobiercami nazistów, tak więc taka elementarna sprawiedliwość, kwestia rozliczeń, rozliczeń musiała przegrać, i do dzisiaj przegrywa, po prostu z twardymi wymogami real polityki, stosunkami międzynarodowymi. Przecież takie rozliczenia też oczywiście nie zaistniały po stronie sowieckiej, a wręcz przeciwnie, no mit wujaszka Joe, prawda, Stalina, który zwyciężył Hitlera i później tego Wspaniałego komunizmu, który może być wypaczony, może popełnia błędy, ale jako idea jest jak najbardziej realny, przecież pokutuje w jakiś sposób do dziś. I jeśli nikt nie chodzi, może dzisiaj w koszulce Hitlera, no bo to, to było rzeczywiście niespotykane, tak ludzie z koszulkami, nie wiem, Marksa czy Czegawary tak, chodzą, tak więc no. Kwestia. No, się, jakby... Tak, też, też kolejny morderca, prawda? No, no, tak. no, gloryfikowany przez, przez historię i, i właśnie tak. taką, można powiedzieć, popkulturę. I no. to mówię, to nie jest jakiś zarzut i nakładanie tego na taką wojenkę między prawicą a lewicą, bo jak już słusznie stwierdziliśmy, tutaj właściwie określenie skrajna lewica, skrajna prawica, czy w ogóle to określenie takie klasyczne, jeśli chodzi o spektrum polityczne, do totalitaryzmów nie pasuje do końca, prawda? No bo to są jednak totalitaryzm sowiecki i, i, i nazistowski, tak więc to chodzi po prostu o jakąś elementarną wiedzę, no i też właśnie pamięć o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Nawet nie samo rozliczenie, prawda, tylko e, e, właśnie ta, ta pamięć, która no, gdzieś kuleje, ale... No, no właśnie, bo, bo a propos, już będzie no, taką mam refleksję już absolutnie współczesną, patrząc na, na sytuację, na, na mapę dzisiejszego świata, kiedy chociażby spojrzymy na, na Chiny. No bo jeżeli mówi Pan o tym, że trudno kwalifikować ideologicznie totalitaryzm, mm -hmm. no to jeżeli spojrzymy na Chiny, no to właściwie jest to absolutna hybryda nie wiadomo, nie wiadomo czego. Marksizm Kospodarki z wolnym rynku, rynkiem. Tak, marksizm z wolnym <laughs> rynkiem, można powiedzieć. Co, coś za coś. Czyli kontrola i absolutny brak możliwości spontanicznego działania z jednocześnie uwolnieniem gospodarki, która sama w sobie jest spontanicznym działaniem, prawda? Więc to, to jest oksymoron, coś, co so, samo tak. sobie przeczy, prawda? A działa bardzo dobrze. A dzia tak. No. No, w chociaż... sensie, jeśli chodzi o, o siłę państwa na arenie międzynarodowej, tak, w tym znaczeniu. Tak, tak, tak. Ale żeby nie uciekać od tematu, to zakończę tym co napisał Jan na Facebooku, wojenni księża według mnie byli takimi samymi żołnierzami jak polskie państwo podziemne, ponieważ tak samo narażali swe życie walcząc o dobro ojczyzny z wrogiem. Wypada się tylko zgodzić. Tak, no tutaj y, można powiedzieć, że oni oczywiście występowali w mundurach polskiej armii, polskiego wojska. Ale tym ich mundurem była rzeczywiście sutanna, której być może nie nosili. Przede wszystkim myślę, no to co z, z tej rozmowy jakoś szczególnie mnie uderza, no to, to co pan podkreślał wielokrotnie, ta, ten ich heroizm i jednocześnie taka no, walka o człowieczeństwo w jakichś nieludzkich warunkach. Jeżeli chcemy zachować jakby normalne życie w nienormalnych warunkach, no to to może być tylko w sposób bohaterski chyba realizowany. No, tak bym to ujął. Serdecznie dziękuję. Pierwsza się zbliża. Niespełna minuta została do końca tego wydania Nocnych Świateł, to znaczy, że czas gasić Nocne Światła. Tym razem w cyklu echa historii rozmawialiśmy o wojennych losach polskich księży, ale nie tylko, całej polskiej elity, oficerów i wielu innych osób, które oddały życie pod totalitaryzmami, które z obu stron najechały na Polskę w roku 1939. Państwa i moim gościem był historyk, główny specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej, politolog, publicysta, pisarz, autor książki Księża z Katynia, która była przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Ta książka ukaże się w księgarniach na początku marca. Profesor Patryk Pleskot, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, dobranoc. Dziękuję też Państwu, dziękuję za uwagę i wspólnie spędzone dwie godziny. Zapraszam do nocnych świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Do internetu również zapraszam na radioplus.pl, przycisk włącz radio uruchamia odsłuch. U góry też zakładka programy, do której zapraszam przez nią można wejść do archiwum Nocnych Światów. Ponad tysiąc audycji tam do odsłuchania. Jutro zapraszam także do kolejnego wydania Nocnych Świateł. Tym razem spotkamy się... Przy zupełnie innej tematyce, w cyklu na budowie relacji, rozmawiać będziemy o komunikacji w związku, jak ją poprawi, skąd biorą się błędy i zakłócenia. A gośćmi programu będą mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się Ińsko. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światło.